I wchodzimy live. Wchodzimy live z symultaną na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Z góry przepraszam za jakość dźwięku, którą będę Was dzisiaj darzył. Oj, zapomniałem lampki z ciepłym światłem jeszcze wyłączyć. Tutaj od razu cyk, żeby trochę lepiej było mnie widać. Od razu Mela, Melania has liked the stream, dziękuję bardzo. I słuchajcie, no już ostatnie 14 minut do rozpoczęcia symultany Natalii Sadowskiej, dwukrotnej mistrzyni świata z 15 przeciwników, wśród których m.in. Piotr Chmielek, który już tutaj z nami na czacie się wita. Na nas zatkany, niestety nic na tym nie poradzę. I tak biorąc pod uwagę to, co spotkało mnie ostatnimi dniami, to i tak nie jest najgorzej. No ale dzisiaj takie audio musicie niestety znieść, tego nie przeskoczę. Cześć Tadeusz, witam Marek Woźniak, cześć oczywiście Bartek. Witam Was bardzo serdecznie, już 24 widzów mamy we wszystkich kanałach i ostatnie minuty odliczamy i oczekujemy gry. Dziękuję za życzenia zdrowia. Powiedzcie mi, jakie macie predykcje co do wyniku Natalii, który dzisiaj ma paść. Siema Seba, dlatego że nie będzie łatwo wśród tych 15 osób, które dzisiaj zagrają. Między innymi mistrz Polski trzykrotny Piotr Chmiel, to pewnie jedno z najtrudniejszych wyzwań dla Natalii. 2000, 2004 i 2005. A oprócz tego legendarny szachista Wasilij Iwańczuk, ambasador gry warcabowej. Bartek mówi, że nie będzie 70%, bo są warcabiści. Tak, Mariusz Ślęzak na pewno też będzie bardzo trudnym przeciwnikiem. No kto wie jak się będzie działo. Dlatego może, żeby nie być gołosłownym z naszej strony, to też zapytamy się samej zainteresowanej Natalii Sadowskiej, jak jej zdaniem ta symultana będzie przebiegała. Więc przeskakujemy już nasz specjalny symultaniczny ekran i już teraz na naszym ekranie pojawia się mistrzyni świata Natalia Sadowska. Witam Cię, Natalio. Hej! Powiedz mi, jak tam oczekiwania punktowe, bo tak zaczęliśmy o tym rozmawiać. Słyszałaś wstęp naszej małej rozmowy. Od razu witają się z Tobą też nasi widzowie na czacie. Krzysiek, Bartek Maniewski, jak oceniasz swoje szanse, kiedy faktycznie tutaj bardzo solidni warcabiści na liście startowej stają? No właśnie, bardzo nieładnie z Waszej strony. A tak serio to nawet nie myślałam. No postawiłam sobie ten cel 70%, ale no nie wiem, no zobaczymy. To tak naprawdę duże wyzwanie dla mnie. Nigdy nie grałam takiej symultany i nie wiem, jak będzie mi się grało. Z doświadczenia wiem, że nie jestem mistrzem takich eventów, ale może zaskoczę siebie i innych. Właśnie miałem od razu się ciebie spytać, czy kiedykolwiek grałaś taką symultanę. Ja na pewno nie miałem przyjemności, więc nawet nie wiem, jak to jest podzielić uwagę na tyle warcabnic jednocześnie online. No tylko te, które się działy face to face z przeciwnikami, bo na pewno trochę łatwiej robić, dlatego że tam masz czas chyba nie jest aż tak bardzo limitowany, tym bardziej, że z zegarem tego się nie grało. Mówisz, że nie masz do tej pory doświadczenia czymś takim. Online no, nie grałaś, tak? No grałam tylko na żywo symultany, ale też chyba jakoś do 10 zawodników. Aha, jeszcze grałam w Szczecinie w sumie, tam było sporo ludzi, tam może więcej było warcabnic, może tam było też z 15, ale no to wszystko było na żywo, inaczej tutaj nie wiem jak to będzie na ekranie, nigdy nie próbowałam tego, więc zobaczymy. Zobaczymy, tutaj na czacie też kolejne osoby się z nami witają, między innymi Michał Jański, który też pisze, że jesteś o wiele głośniejsza niż ja i to nie chodzi o warcaby, więc ściszyłem Natalkę teraz o 8 decybeli, powiedzcie mi czy jest lepiej po tej zmianie, bo też no, ja mając słuchawki nie mam możliwości tego... Ja już odsunęłam mikrofon, więc może tak nie ściszaj. Aha, dobra, to teraz jeszcze tam może testowo powiedz mi, jak się zapatrujesz na partię z tutaj najbardziej rozpoznawalną szachową osobą, czyli Wasilijem Iwańczukiem, bo już chyba graliście ostatnio w takich turniejach jak PC Best Cup Online i nie wiem, czy jeszcze innymi razami się zdarzało. Do tej pory wszystkie wygrane przeciwko panu Wasilijowi? Oj, tego nie wiem. No w tym turnieju, o którym wspomniałeś, wygrałam, ale poza tym chyba nie mieliśmy okazji często się spotykać i wiem, że Wasilij robi duże postępy w warcabach, więc sama jestem ciekawa.
No, bardzo ciekawe, jak to się potoczy. Krzysiek, odpowiadając na Twoje pytanie, faktycznie, bo nie doprecyzowaliśmy. Czas dla zawodników to jest 10 minut plus 5 sekund za posunięcie, a Natalia ma dodatkowy czas 90 minut, więc no wiadomo, symultanista musi mieć tego czasu trochę więcej, musi przeskakiwać między tymi partiami, a przeciwnicy Natalii będą skupiali się tylko na tej swojej jednej. Bartek jeszcze pisze. Fajnie, jakby Natalia nie widziała, z kim gra z tych 15 osób, bo inaczej się gra z wardzabistą, a inaczej z jakimś randomem. No, ja i tak tych ników tak nie rozpoznaję wszystkich, więc trochę będzie niespodzianek. Ktoś robi disco wśród Kali Kadec? Co to jest Kali Kadec, Michał? Candidates pewnie. No, widziałam, że skakały, wiem o co chodzi, ale A, ale okej. No dobrze, pomęczę cię jeszcze ze 3 minutki w ramach rozruchu, już. bo co innego masz do roboty, czekając na grę. No już teraz to nic. Czekać. Co jeszcze bardzo ciekawe, słuchajcie, wśród przeciwników Natalii wicemistrz Polski w szachach, który też równolegle, jak mi tutaj zadeklarował, prowadzi stream u siebie Pozdrawiam. na sejchess.pl na Twitchu, więc gorąco do Daniela Sadzikowskiego też zapraszamy. Bardzo fajnie i dziękujemy za wsparcie, że zdecydował się wziąć udział w naszej tutaj inicjatywie wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy z uczestników, każdy z 15 zawodników tej symultany otrzyma również pamiątkową warcabnicę 64 i 100 polową z podpisem Natalii Sadowskiej, które teraz w ciągu najbliższych kilku dni zostaną wysłane. Jest z nami na czacie też pan Marian Misiaczek. Witamy serdecznie. Pan Marian tutaj już powinien skupiać się na grze, bo ostatnie minuty, koncentracja i trzeba próbować urwać te punkty Natalii Sadowskiej, mistrzyni świata. Natalia pewnie nie widzi podglądu streama, ale tutaj jest przygotowana taka tabelka z wygranymi remisami i porażkami, więc każdy wynik pojedynczo będę tutaj odhaczał, więc mam nadzieję, że przy porażkach tutaj zero, jak jest, tak zostanie. No jakieś tam remisiki z warcabistami pewnie wybaczymy, ale tych wygranych tutaj zanotujemy najwięcej. Z jakim nickiem gra pan Sadzikowski? Pan Sadzikowski już też grał z Natalią w trakcie programu Uchem Zimocha i grał tym samym nickiem, czyli ChessDude. ChessDude to jest pan Daniel Sadzikowski, więc zapraszamy do oglądania wszystkich partii. Oczywiście ja nie będę skupiał się na jednych. Spróbuję o każdej cokolwiek powiedzieć w trakcie tego komentarza. Natalia nie będzie słyszeć, więc nie będziemy jej podpowiadać, bo inaczej przeciwnicy mogliby się poczuć urażeni. Żartuję oczywiście. Powiedz. Oj, teraz zapomniałem wyłączyć jeszcze na lidrawce powiadomienia, Właśnie znaczy mi też możliwość przychodzą, ale to. zaproszeń i tak Aha, dalej. to też mogę to wyłączyć. Tak, to za pamięci to wejdź w ustawienia, w prywatność i nigdy, bo o ile panowie białeccy, bardzo miłe chłopaki, to nie możecie mnie zapraszać w trakcie streama, bo ja tutaj mam inne zajęcia, więc będę wam wdzięczny za wyrozumiałość i poczekanie trochę. Dobra, też zmieniłam. Bo to ja mogę tutaj tak przewinąć, żeby była widoczna cała lista naszych zawodników dzisiaj. Aneta, cześć wszystkim. My mamy łącznie, słuchajcie, 54 widzów na wszystkich platformach, z czego aż 51 osób na YouTubie, więc bardzo ładna frekwencja. Dziękuję wam wszystkim, że przyszliście. Będzie się działo przez najbliższe 1,5 do 2 godzin. Kamerka Natalii się ścięła, mówicie? Dobra. Już powinno być ok, zaraz się rozluźni. Może tak się zdarzyć, bo przy tym oprogramowaniu lubi się to dziać, więc w razie czego piszcie mi o tym, bo wiem, co jest problemem. Ale dziękuję od razu za uwagę. Więc będę pilnował tego, żebyście podgląd na Natalię mieli cały czas. O nie. Jaki masz plan na rozpoczynanie partii? Czy będzie kilka tych samych debiutów, czy każda po prostu zacznie się w inny sposób? Myślę, że będę tak randomowo, czyli bardzo różnie. Czyli trafi się 32-27 gdzieś? No nie, bo to nie jest ruch. Co ciekawe, jak Seybrands chyba grał swoje rekordy, tak zawsze zaczynał, tak? 31-26, 31-27, 32-27, 32-28, 33-28, 33-29 po kolei wszystkie partie, żeby też zapamiętać łatwiej, nie? Aha, Partia po partii. ma to sens. Na Jak szczęście grał nie muszę zapamiętywać. na szczęście nie musisz, bo tutaj wszystko widać, ale kolejna jakaś symultana na ślepo. Trzy partie albo cztery. Na pewno w kanale sportowym będzie okazja, nie, Natalia? Tak. Dobra, to w takim razie nie będę przedłużał już z tobą. Znowu mi się zacięłaś na streamie. Ojej, czemu? Nie, teraz się odblokowało, dobra.
No, i się znowu zgłosiłaś. Muszę czasami cię przeklikiwać po prostu. Różnie grał, czasem pod rząd, czasem tak samo. Jak z nim grałem, to dostałem 32-27, napisał Jacek Pawlicki. Słuchałem dzisiaj panią Natalię w moim Radio Nowy Świat, bardzo fajny wywiad i dużo ciekawych informacji. Otóż tak, to miał okazję słyszeć. No to bardzo fajnie się słuchało na pani dzisiaj w Nowym Świecie. Patroni mogą wrócić do tej audycji, jeżeli jeszcze nie mieli okazji. Patroni oczywiście Radio Nowy Świat. Więc jeżeli ktoś nie jest patronem, może taki patronat sobie wykupić i po logowaniu jeszcze raz Natalii odsłuchać. Zapraszamy gorąco do tego. Za dużo niskich tonów w mikrofonie. Dobra, teraz już z tym niestety nic nie poradzę. Na przyszłość będę mógł próbować jakoś to inaczej zrobić. Ale też mój dzisiejszy głos niestety nie jest tym naturalnym i codziennym. No dobrze, Natalia, w takim razie już możemy cię wyciszać. Życzę ci powodzenia w grze. Skupiamy się na tym, co się będzie na bardzo nic działo. I powodzenia. No dobra, to ja też już zdejmuję słuchaweczki i koncentrację. I słyszymy się po fakcie. Okej, okay, to papa. Dobrze. Teraz Natalię już mamy wyciszoną. Wyciszenie. Dobrze. Żebym tylko pamiętał potem do niej wrócić. No i niedługo będziemy przystępowali do tych naszych zmagań. Ja jestem patronem, polecam. Easy, wow, witam, ciężko to wymówić. Dobra, no i za chwilkę startujemy, słuchajcie. Dwie ostatnie minuty i ruszamy z symultaną, więc będzie się działo 15 partii na raz, będzie co komentować, będziemy skakali tam, gdzie się dzieje akcja, niczym Multiliga Plus kiedyś w Canal Plusie, jak się kończyły rozgrywki Ekstraklasy, gdzie padał gol, to tak jak my dzisiaj. Gdzie pionek zbity, tam będziemy wędrować. Kto przyszedł dopiero teraz, to jeszcze raz wszystkich przepraszam za jakość dźwięku i mojego głosu dzisiaj. No niestety jeszcze cały czas choroba mnie trzyma, a przynajmniej te górne drogi oddechowe, więc mój głos jeszcze do pełnej formy nie wrócił. Ale będę starał się jak mogę, żeby wam urozmaicać oglądanie tych partii dzisiaj. Korzystając z tego, że jeszcze mamy chwilę do rozpoczęcia, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem, jeżeli takie materiały wam się podobają, jeżeli chcecie, żeby powstawało ich więcej, a dzięki temu też treści warcabowe, które wierzcie mi są bardzo fajne, przynajmniej takimi staram się je robić na moim kanale, będą mogły trafiać do szerszej grupy odbiorców. Więc witam was wszystkich, już mamy w tym momencie 65 odbiorców, 65 widzów na trzech platformach. No Jacek, bardzo nieładnie, jak w takim razie w kierunku szachisty wybierasz. Będę podsłuchiwał szachisty w drugim telewizorze. Nie no, oczywiście żartuję. Każdy niech sobie ogląda, jak ma tylko ochotę. Kto nam się tutaj jeszcze udziela na czacie? Swoją drogą Natalia to piękna kobieta. Oczywiście, dzięki temu promocja warcabów w Polsce jest dużo łatwiejsza. Z tego co widzę, wszyscy przeciwnicy Natalii są już obecni, więc ostatnie sekundy będziemy mogli rozpoczynać te symultany. Ostatnie sekundy będziemy mogli rozpoczynać te symultany. Kto to gram jak umiem? Publicznie ta osoba się przedstawiła na grupie Warcabiści na Facebooku, więc mogę powiedzieć, to jest Mariusz Szczepaniak. Były mistrz Polski oczywiście w warcabach 64-polowych, więc też osoba zasłużona dla warcabów. Ciekawe, jak sobie poradzi z Natalią. No dobra, target to reach 10 victories i 1 race. Od czego może w takim razie zaczniemy? Widzę, że pierwsze ruchy Natalia już raz za razem robi. Czy jest tutaj jakiś schemat, którym się posługuje? No widzę, że różnie, ale tego 32-27 faktycznie nie ma. Zacznijmy od tego, co się dzieje w partii z Zosią W. No tutaj od razu wariant amsterdamski, no to w takim razie trzeba czekać na kolejne posunięcie. Blue Spectral Knight przyjął po debiucie Rosenberga ruch 19-23, no to Natalia zaraz pewnie będzie wychodziła 35-30. Zgadza się, na pewno będzie stawiała na tę agresję w jak największej liczbie partii. Gram jak umiem, czyli właśnie Mariusz Szczepaniak. Tutaj mamy partię holenderską, czyli 32-28, 18-22, no i Natalia teraz będzie kontynuowała pewnie wyciąganie pionów po linii głównej. Bardzo teoretyczny wariant, który Natalia bardzo ma dobrze pewnie opanowany. Co tu jeszcze ciekawego? Cypisek, czyli kolega klubowy Natalii, Piotr Chmiel, po zejściu przez Natalię 34-30 zaatakował 20-25.
Muszę ta Natalia odświeżać, bo teraz znowu widzę, że mi się zawiesiła. Przypominajcie mi proszę o tym. Przemek Oderkiewicz, cześć. Michał mówi, że chyba nawet dwukrotny. No chyba właśnie tak. No i teraz po zejściu 20-25. Natalia, ciekawe, czy wypali ostro, znając życie, tak? 30-24. Będziemy to obserwowali. Co tu jeszcze? Bufka 9-7. No tutaj Natalia nie poszła w warianty rozenburgowe. Aha, bo tutaj zaczęła 34-29, więc tutaj mamy David Favra. No dobrze, co tutaj jeszcze się dzieje? Jak nasi warcabiści? Pan Marian Misiaczek, tutaj grający białymi, też który udzielał się nam na czacie, to jest jedna z bardzo istotnych i znanych początkowi warcabów w Polsce postaci. Bo jeżeli dobrze mnie tutaj, jeżeli dobrze zostałem poinformowany przez Jacka Pawlickiego, to zwycięzca pierwszego turnieju o kryształowy kamień w Polsce, a to dopiero nie lada osiągnięcie. Zobaczmy, co się dzieje w partii warcabisty. A tutaj poszło z 33-28, od razu widać. No i teraz Mariusz będzie szukał pewnie tutaj klasyki z Natalią. No zobaczymy. Przypominam o czasie. Odświeżaj Natalię co 3 sekundy. No chyba będę musiał w takim wypadku. Jest jeszcze inne rozwiązanie, wiecie, może po prostu to, że... O, zobaczę, jak teraz się stanie z streamem. Troszkę przesunę to może w ten sposób nie będzie mi się... Dobra, dajcie mi tutaj alt. Dobra, już tak. Trochę spróbuję na roboczo, naokoło to zrobić, żeby mi ta Natalia nie musiała być odświeżana. Dobra, szybkie przejście, teraz tak. Teraz nie powinno być już tych problemów, które były przed chwilą. Co tam się dzieje na... Co tam się dzieje na czacie? Wrócimy za chwilkę. No tutaj widać Natalia zgodnie z tym, czego można było się spodziewać. Wjechała na klinę, a co pisak na drugi ruch już poświęca ponad minutę. No to nie jest dużo czasu. Listę znajomych zmienił na razie. Faktycznie dobra uwaga. Cyk, będzie ładnie wszystko wyglądało. Dziękuję za wszystkie lajki, share'y i udostępnienia streama. Teraz Przemek Maślona. Okej, bo mogę już nawet troszkę przesunąć to. Bo akurat to moje oprogramowanie ma taki mały mankament, że... Tutaj wyjadę sobie na kamerce. Ma taki mały mankament, słuchajcie, że... kiedy mam niezminimalizowane okno, no to właśnie kamerka się zacina. Będę szukał rozwiązania tego problemu, ale dobra, teraz będzie ładnie. Mamy to. Lopez. Hej, Kaczmaru Matuje. Siemanko wszystkim. Ostatnio troszeczkę zacząłem się interesować warcabami. Kto zna takiego warcabowego gracza jak Babasy? Oczywiście Babasy to jest legenda warcabów. To jest drugi Senegalczyk po Waldubim, który został w warcabach bardzo złotymi zgłoskami zapamiętany. Mistrz świata z lat 60., jak dobrze pamiętam. Czy później? No, chyba jeszcze później. Co tutaj mamy? Co tutaj się u nas dzieje? Dobrze, podejrzyjmy sobie. Tutaj widać ułamkowo te partie. Dobra, teraz powinno być chyba już w porządku. Teraz już chyba powinno być w porządku. 70 osób w sumie na wszystkich platformach, więc dziękuję wam wszystkim za obecność. Zobaczmy sobie w takim razie, jak radzi nasz sobie wicemistrz Polski Czesdiut, czyli Daniel Sadzikowski. Jak tutaj ta partia się potoczyła? 34-29 Natalii. Tutaj zaczął takim ruchem do rogatki Seybrandsa i by chciał wiązać Natalię w rogatkę. Rogatka to są te cztery piony dokładnie, które pozwalają wiązać od skrzydła centrum przeciwnika. No i tutaj taki ruch niby że z bandy, żeby uaktywnić piona, no ale Natalia od razu przyjmuje grę i blokuje. Chociaż ten ruch taki w kierunku klina to jest jak najbardziej dobra kontynuacja. No to jest taki plan, powiem wam. W porządku, wygląda jakby trochę tego pojęcia o warcabach u pana było. Co tu jeszcze mamy? Pana Daniela oczywiście. Marian, jak sobie radzi? Co tutaj się wydarzyło? Zobaczmy sobie debiut 34-29, czyli ten debiut Favra. Tutaj to są takie działające przez chwilę kleszcze. To też taka formacja wiążąca.
bo potem nie mogą białe zagrać ani tu, ani tu. No i trzeba się z tych kleszczy oswobodzić. Najczęściej właśnie taką wymianą. No i teraz chyba dobrze już na tej linii nie zawiesza, więc obraz cały czas jest płynny. No i teraz potem trzeba uważać na kombinację, bo tutaj nie można się wyciągać od razu po linii głównej, choć chciałoby się, bo jest oddanie piona jednego, drugiego i leci się w damki. Gatyska to jest właśnie lidrawcy, więc to jest warcabowy odpowiednik liczes. Jak zobaczyłem filmik, jak Babas dał symultanę, to chyba ponad 100 osób w ostatniej partii oddał niemal wszystkie bierki, aby wygrać, po prostu byłem w szoku. Tak, Babasy to jest naprawdę osoba, która bardzo dużo dobrego dla warcabów zrobiła, dla popularyzacji. W wielu publikacjach można znaleźć materiały, czy kombinacje piękne, które przeprowadzał, czy idee, które wymyślał w partii. Co ten cypisek tylko tak wolno gra? Dobrze. Co tu się dzieje, warcabista cyberwoman? Okej, to już wiadomo, co Natalia wybrała, będzie chciała. Chociaż to nie jest zbyt dobre, co zostawiła. Po tym debiucie 33-28 wiadomo, że w tej nie czuje się dobrze klasyce, więc wymieniła to podwójnie. Teraz no trzeba będzie jakoś tutaj kombinować z brakiem tej kolumny. Jeżeli czarnemu się uda zająć to pole, to skrzydło 21, potem z ewentualną opcją kontroli 26, no to to jest już całkiem przyjemna forma kontroli tego skrzydła, więc no, zobaczymy, jaki tutaj kontrplan wybierze Natalia. Przypominam, czas gry, wszyscy mają 10 minut plus 5 sekund. Wszyscy mają 10 minut plus 5 sekund na partię. Natalia ma dodatkowe 90 minut na rozegranie całej symulacji. Tutaj jest partia Marsek z Cyberwoman, oczywiście atak Klina 14-19. Trzeba sprawdzić, czy nie ma żadnej kombinacji, z jakimś wycofaniem, czymś tutaj pogrozić, ale Natalia od razu zagrywa do obrony tego klina, więc najprawdopodobniej kombinacji nie znalazła. No, przeciwnik tutaj wykonuje szybko posunięcie 10-14, pewnie próbując dalej wywierać tę presję na klina i robiąc ten atak. Najczęściej to nie jest dobra kontynuacja, żeby tak w ciemno lecieć z tymi planami ataku, ale no wiadomo, takie rzeczy przychodzą z doświadczeniem. Co tu jeszcze ciekawego? Karol Cichocki, cześć. Mistrz Polski 2020 zameldował się na czacie. Kolejny gość niedługiego odcinku, znaczy odcinka, który będzie miał niedługo premierę, więc śledźcie mocno to, co się dzieje na czacie. Siemka, Mateusz Lewandowski, witam Was serdecznie. Co tu jeszcze możemy obejrzeć? No, ta partia bardzo istotna, czyli Natalia Sadowska kontra Wasilii Iwańczuk. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tutaj jedna i druga strona ustawiła sobie w klasyce bandowe pionki, czyli u Natalii Białymi 26, u pana Wasilija 25. No to będzie całkiem ciekawa partia. Pytanie, która ta formacja bandowa będzie silniejsza, która będzie bardziej przeszkadzała. W takich opcjach symetrycznych, a la klasyka, no to będzie czasami pojedyncze tempo mogło mieć dużo znaczenia. No Natalia zawsze może tutaj wypalić pięknie tą kolumną do centrum, no i niekoniecznie tutaj to, co ma po lewej stronie swojej planszy pan Wasili będzie dobre. No, ale to dopiero debiut, dużo jeszcze się będzie działo. 3 minuty prawie zużyte po stronie pana Iwańczuka. Zobaczymy, czy to wystarczy. Tutaj coś się chyba wydarzyło, tutaj chyba coś kombinacyjnego już mało miejsce. Tu w pionach porówno? Nie, po prostu Zosia Anna wstawiła klina. Wstawiając takiego klina, wychodząc tutaj daleko za połowę swojej, no, połowę warcabnicy generalnie, trzeba pamiętać, że można się nabrać na ataki. No i teraz Natalia po prostu atakuje. Teraz 3 z tyłu zostały jeszcze piony do obrony. Tutaj mamy 3 ataki. No teraz tylko pytanie na tempa. Wszystko jak się to zgodzi, bo może być tak, że będzie to już wygrany pionek dla Natalii. Teraz pewnie pełne skupienie i masa tej obliczeniowej pracy u Natalki. Jakub Leszny, czyli też regularny uczestnik naszych turniejów patronów na kanale Warcaby. Mamy podwójnego klina. Mamy podwójnego klina, czyli pole 27 białych i 27 czarne mają zajęte, a 24 białe. Z tym, że no ten podwójny klin raczej wygląda na solidniejszy u Natalii. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze czarnych jest ten pion 16 odstający, dosyć słaby, a po drugie no jest ten drugi centralny pion, który to wszystko wspiera. Więc teraz no
wymiana po stronie czarnych. Moim zdaniem Natalia pobije, to już trzeba powiedzieć, tak, pobije raczej tu i potem 2-2 odbije do tyłu, zostawiając tego klina dosyć słabego, przeciążonego. No ale zobaczymy, czy tak to się na pewno potoczy. U kogo tu jeszcze nie byliśmy? Galdian? U Galdiana chyba nie byliśmy. Dzisiaj założony nick, więc no ciekawe, jak się tutaj będzie sprawa toczyła. Na razie, słuchajcie, jeszcze nie widziałem, żeby był materiał przewagi jakikolwiek u Natalii, więc całkiem ciekawie się dzieje. Po 33-29 i zejściu na bandę, tutaj ok, rozwój w centrum, ale bandy skutecznie nam tutaj Galdian próbuje zajmować. Czyli ten jeden z najczęstszych sposobów gry przez nowicjuszy warcabowych. Co się dzieje na czacie? 79 widzów w sumie, dziękuję wam wszystkim za obecność. Fajnie, że dołączyliście. Co jest bardziej skomplikowane, szachy czy warcaby? Bardzo tutaj neurologiczne pytania widzę, że padają na czacie. Co jest skomplikowane, bardziej siatkówka czy piłka nożna? Nie wiem, w szachy nie gram. A co jest bardziej skomplikowane? Okay. Słuchajcie, generalnie nie można porównywać takich sportów jak szachów i warcabów. Dlatego, że są to zupełnie dwie różne dyscypliny. To tutaj chłopaki chcą przekazać. To, co jest bardzo istotne, to zarówno szachy, jak i warcaby są piękną grą, pięknym sportem, zasługują na ogromny szacunek i uznanie i tyle. I tyle. Nie ma co tutaj więcej tego tematu roztrząsać. Marty Plu, witam wszystkich i pozdrawiam. Ja też pozdrawiam serdecznie was wszystkich i oglądamy dalej, co się dzieje na naszych symultanicznych warcabnicach. Ja bardzo słabo pana słyszę praktycznie w ogóle. Powiedzcie mi w takim razie, czy z dźwiękiem, czy wzmocnić, jak reszta ma z dźwiękiem? Czy faktycznie jest cicho? Też bardzo słabo. To krzyczcie od razu. Dobra, to robię wzmocnienie. A, bo mnie tutaj zdecybelowało w dół. Dobra, powiedzcie mi teraz. Teraz powiedzcie mi, czy jest lepiej, czy Przemek Oderkiewicz mówi, że jest ok. Bawiłem, no Arleta też słyszy dobrze. Ja mogę podbić trochę ewentualnie ten dźwięk. Tylko nie wiem, czemu cały czas te decybele nie są korygowane przez program na minus. Zależy, kto na jakim sprzęcie. Jak dałem systemowo głośność na 92, to jest dobrze. Nie, no powinno być lepiej. Powinno być w ten sposób, że koło, nie wiem, połowy systemowej głośności nawet na laptopie powinniście mnie słyszeć w porządku. Nie mogę dać pula, bo urwę wam uszy. Na razie zwiększyłem o 4 decybele względem tego, co było. Jest teraz trochę lepiej, czy jeszcze nie? Powiedzcie mi. Czy jest teraz trochę lepiej, czy jeszcze nie? Czy jest teraz trochę lepiej? Ja sobie przy okazji jeszcze można. 60 jest super, jest lepiej. Okej, okay. Stream PZ Szach jest dużo głośniej i wyraźniej. Dzisiaj mówię, dużo z jakości głosu też będzie odbijało się przez moją chorobę, więc niestety na to wpływu nie będę miał. Natomiast, o tutaj coś się podziało z główką 9-7-5, pionów różnicy już. To zaraz przejdziemy do analizy, co tu się wydarzyło. Ja może spróbuję jeszcze tylko trochę ten dźwięk podbić. No dobrze, na razie zostawimy w ten sposób. Ja postaram się też mówić w miarę wyraźnie, głośno i blisko mikrofonu, to będziemy działali. Opowiedz, gdzie to złapałeś? Od mojego wspólnika w biurze. Był na imprezie ze swoimi znajomymi, znaczy ze swoimi znajomymi. Miał urodziny żony, przyszło do niego dwóch źle się czujących wtedy gości. On złapał od nich w poniedziałek, po piątku jeszcze czuł wszystko ok, przyszedł do biura. No i akurat tam ja złapałem od niego złotym strzałem po jednym z nich, bo jego już rozłożyło wtedy po południu. No i tyle. No dobra, oglądamy w takim razie, co się wydarzyło tutaj z główką. Pyk, 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 David Favra. Gdzie to była kombinacja, powiedzcie? Oj, tutaj, taka ukryta. Na pierwszy rzut oka, no tak, nawet to wygrywa pionka, bo się wybija jednego, dwa. Ale to, co jest ciekawą i częstą ideą w kombinacyjną w warcabach, to to, że można wymianami wyciągać jeszcze pionę dalej. Więc tutaj Natalia najpierw wybrała jeszcze jednego z pola 19, bicie, skasowała 4 piony. No i teraz po cofce i biciu aż 5 pionów przewagi. No i to pewnie będzie pierwsza partia, która się zakończy zwycięstwem naszej mistrzyni. Ale
Ale nie zapeszajmy, jeszcze może tutaj dużo się wydarzyć. Przechodząc do naszego szachowego wicemistrza Polski, jest pionek więcej po stronie Natalii. Jak został on zdobyty? Mniej więcej to widzieliśmy. No tutaj w stronę klina ten ruch 2-7 no raczej nigdy nie jest dobry. Tutaj raczej wyciągać lepiej to 1-7. No dobra, to jest jeszcze w porządku. No dobra. Takie ruchy 15-20 są w porządku, ale trzeba uważać na kolumny. Jak ja mówię często, żeby piony z band aktywizować, przesuwać do centrum, no to trzeba pamiętać o tym, żeby jednak nie tworzyć nimi dziur i możliwości kombinacyjnych, jak tutaj pan arcymistrz zrobił. Po 15-20 po prostu kolejny ruch 12-18 to jest nietrudna kombinacja, 1 za 2. No i ten pion więcej Natalii już w tej partii jest. Co tu jeszcze się dzieje? Co tu jeszcze możemy zobaczyć z podglądu? Jak tutaj z tym pionem Zosia Anna? No, chyba jest obroniony po tej serii ataków i obron, o której sobie mówiliśmy. Tak. A, kombinacja Natalia robi. Kombinacja Natalia robi. Więc będzie pion więcej, bardzo osłabione skrzydło, no i to też może być partia, która się w miarę szybko potoczy. Co słychać u pana Iwańczuka? O, tutaj pozycja ładna nawet u pana Iwańczuka, tylko boję się, że za dużo czasu trochę marnuje na tę partię pan Wasili. Po tym debiucie, okej, który widzieliśmy, tak. Jak tu się porozwiązał? Okej, to poszła ta wymiana 2 za 2. No ciekawie, ciekawie, tylko to jest na dopiero 13 ruch partii, a połowa czasu już została wykorzystana. Więc nie wiadomo, czy to jest dobry kierunek dla tej partii, dla pana Wasylija. Zobaczymy. Na pewno przydałoby się tego zapasu czasowego trochę więcej mieć. Natalii też idzie w miarę szybko na tych partiach z niewarcypistami. No i tam, jeżeli uda się je szybko zakończyć, to będzie miała ogrom czasu. Ogrom czasu na tych partiach z warcypistami. No dobrze, tutaj mamy partię Marsek Cyberwoman, no i bez różnicy w materiale, czyli całkiem nieźle Marsek sobie radzi. Całkiem nieźle tutaj Marsek sobie radzi. Kogo jeszcze możemy sobie popatrzeć? Cypisek, czyli kolega klubowy Natalii Sadowskiej, Piotr Chmiel, trzykrotny mistrz Polski. Pewnie jeden z potencjalnie najtrudniejszych rywali Natalii w tej symultanie. Pozycja znowu klinowa z dwóch stron, równo, no ale tego czasu dużo w debiucie Piotrek zużywał. Na drugiej desce Mariusz Ślęzak, czyli również eksmedalista mistrzostw Polski. No i tak jak mówiłem z początku partii, brak tego pionka 42 no, wygląda dosyć niekorzystnie dla Natalii. No ale znowu dużo ma czasu, Mariusz ma zużyte jak na ten moment gry, bo to też ciągle 17 minut, a 5 minut, 17 ruchów, a 5 minut wykorzystałem. Widzę, że na czacie cały czas dyskusja na temat warcaby versus szachy w re. Tak jak mówię, ona raczej nie znajdzie rozstrzygnięcia, więc niekoniecznie musi się znaleźć konsensus między szachami i warcabami. Polecam gorąco zagrać w jedno i w drugie, wybrać sobie samodzielnie sport, w którym się czujemy lepiej, albo tak jak na przykład pan Wasilij Iwańczuk, grać w jedno i w drugie. Albo jeżeli to daje przyjemność z gry, albo jeżeli to daje jakieś możliwości osiągania wyników sportowych, wedle własnych predyspozycji, wedle własnego uznania. Zosia W. Po pionek więcej cały czas, tak? Tutaj patrzyliśmy na tę kontynuację z pionkiem więcej. Zosia wyszła bardzo daleko pionkiem na pole 29. Pewnie myślała, że tutaj w tym momencie, uda się zabrać jej piona przez to, że wyrwie tego 32. No ale przy takiej właśnie serii tutaj bicia, jak miało miejsce w partii, Natalia tego piona nie traciła, a co więcej teraz po ataku. Forsowna taka wygrana piona, bo atak 39-34, teraz trzeba było albo zejść,
albo tutaj 17:22, albo zablokować, a po tym jak poczekała po prostu Zosia, bicie, bicie, 1:2 i ten pionek więcej u Natalii już był. Co tutaj mamy dalej? Blue Spectral Knight jak sobie radzi? No, Natalia bez piona 48, czyli pewnie były nadzieje w kierunku raczej grania tej partii w klinach, a nie w klasyce, no ale teraz tej pozycji klinowej już nie ma, natomiast ten pion 22 czarny tak daje raczej komfort gry białym, no ale porówno w pionach, zobaczymy co się dalej będzie działo. Zobaczymy jak to się dalej będzie działo. Jakub Leszno, czyli tutaj poszła ta wymiana, o której mówiłem. No i ten klin, kurczę, no jest słaby. Ten klin jest słabym punktem. Teraz można albo go atakować, albo zaraz próbować jakichś innych rozwiązań kombinacyjnych z wyrywaniem tego piona 18. Z tego piona 22, przepraszam. Więc no, inicjatywa jest na pewno po stronie Natalii. Szybko jej póki co idzie ta gra. Pytanie, czy to tylko w debiutach, czy to dlatego, że jest duża różnica między poziomem gry przeciwników. Marsega ostatnio obserwowaliśmy, tutaj jeszcze nie byliśmy. Michał Mazurkiewicz, zobaczmy jak sobie radzi Michał Mazurkiewicz, zobaczmy w ogóle całą partię na początku. 31-26, czyli tutaj Natalia zaczęła bandowym debiutem, potem z kontrolą 27. No to jest ogólnie taki plan klinowy, żeby mieć przestrzeń i tutaj kontrolę skrzydłem całkiem. No, więc interesująco się działo. Do klina bardzo ładnie zejście. No to jest... To wygląda na partię graną naprawdę z solidnym warcabistą. Co tutaj mamy dalej? Gram Jakubem, czyli mistrz polski Mariusz Szczepaniak. Co tutaj się dzieje, jak partia się toczy? Pozycja czarnych, solidnie, ładna, równa najprawdopodobniej. Debiut, znowu partia holenderska. Aha, nie znowu, bo już patrzyliśmy. Ale tutaj poszło z wymianami. Takie wyjście pionem 16 bandowym koniec końców kończy się tym, że wymiana do tyłu tego piona 16 już mniej aktywnego nie ma, no ale te tempa są oddane, czyli Natalia wiadomo, że tutaj będzie próbowała za wszelką cenę grać w centrum. No i jak to Natalia? Najpierw buduje te wszystkie kolumny, no i potem dopiero rusza z atakiem, no i teraz prawdopodobnie pobije do centrum. Chociaż ja, no, chyba tak. Dużo tych terp, na pewno więcej u białych. Aktywniejsza pozycja u Natalii. Galdion. No i tutaj też równo w pionach. Widać tu już perspektywę jakichś idei kombinacyjnych. Może jakoś spróbować wykorzystać kolumnę, a na półrogatkę 36-31-27. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie słabość po stronie czarnych to jest na pewno pion 5, daleko odsunięty. Tak jak mówię w moich analizach, jego najciężej wprowadzić do gry, dlatego, że ma najdalej do takich aktywnych pól centralnych, no i on tylko w jednym kierunku może się do nich rozwijać. Natalia z Jakubem Leszno, to co mówiliśmy, atakuje piona i tutaj będzie próbowała wywierać presję, no i robić jakieś może kombinacje z przerywem. I pewnie tak to się wydarzy. No i ciężko będzie się Jakubowi w tej partii obronić. Co dalej u Zosi Anny? No ten pionek więcej, czyli po tej kombinacji 2-3 cały czas stan na warcablicy, jeżeli chodzi o ilość pionów, się nie zmienił. Dobra, Marsega, mieliśmy grany, kumie, to już byliśmy. Co u pana Mariana? O, ten pionek 10 podwieszony, jest na pewno też słabość, no ale póki co też straty w pionach nie mamy. Teraz takie nawet powiedziałbym wejście do klasyki to jest korzystne dla czarnych, dla pionów pana Mariana, dlatego że no potem trzeba liczyć się z tym, że nie jest rozwinięte, nie ma jak bardzo wychodzić tymi pionami w kierunku drugiego skrzydła. No i po takiej wymianie 18-23, teraz pan Marian robi, Natalia na szczęście ma jak się bronić, dlatego że wystarczy, że przyjdzie do kolumny 45-40-34, potem jakoś albo 48, albo 49 przesunie na 43, no i tą kolumną wypali do centrum z bardzo silną pozycją. Takie partie między innymi bardzo często lubi grać baliaki w różnych analizowanych partiach, w książkach i teoretycznych rozgrywkach takiego planu ataku skrzydła. A co tu się wydarzyło? Chessdiut, duża strata materiału i damka. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło z wicemistrzem Polski Szachelem? Po tej stracie piona, tutaj wymiana 1-2. I gdzie ta kombinacja na bankę poszła, powiedzcie. Spróbujemy sami znaleźć, co? Aj.
No nie była zbyt trudna. Chwila dla was w takim razie. Chwila dla was na znalezienie kombinacji. Możecie pisać na czacie, głośno krzyczeć. Drodzy czatowicze, cały czas w jednym kierunku z gatyską na temat porównywania szachów i warcabów. Kombinacja, na którą wpadł pan arcymistrz, to oczywiście oddanie jednego piona i wzięcie trzech na damkę. No i potem jeszcze po tym, jak zablokował się przed stratą kolejnych, jeszcze dwa za jeden, więc kolejny pion więcej. No i w efekcie teraz tego jest damka i trzy pionów na talii więcej. Warcabiści nie widzą. Tak, to było dla niewarcabistów na to, żeby się troszkę rozruszać, żeby popatrzeć na te taktyczne elementy prostego wygrywania partii. A tutaj mamy pojedynek z czas na szachy. Czas na szachy, słuchajcie, to jest mistrz fide szachowy ze Śląska, który prowadzi szkołę, znaczy prowadzi zajęcia szachowe i coraz częściej warcabowe, z tego co mi pisał, więc bardzo fajnie. No i z tego też co wiem, to po stronie czas na szachy gra ze swoimi uczniami przeciwko Natalii Sadowskiej, więc bardzo fajnie, bardzo fajne wydarzenie i tutaj życzę powodzenia, nawet urwania punktu, co najmniej, jeżeli byłaby taka możliwość. Gorąco, gorąco zachęcam do kibicowania czas na szachy. Bufka 9-7, no niezmiennie te 5 pionów różnicy, to właśnie często gracze mają do siebie, że zaczynają troszkę za późno myśleć i zużywać ten czas, bo kiedy już jest za późno, to niestety za dużo już nie damy rady zrobić. Tutaj w tej partii z Michałem Mazurkiewiczem trochę się jeszcze uprościło, Natalia wyszła w inny sposób z tej pozycji. Okej, okay, po ataku na klimę po prostu 2 za 2 do tyłu. Realna przewaga, żeby wygrać w warcabach, to jest jeden pion. Jeden pion to jest praktycznie zawsze pozamiatane, w przeciwieństwie do tego, że w szachach słyszę, można mieć często dzięki pomimo straty jednego piona zrekompensowaną tą stratę w postaci, nie wiem, aktywnych figur, pozycji i tak dalej. Tak tutaj najczęściej jeden pion, nawet z mocno gorszą pozycją czasami, to może być tak przegrane. Są wyjątki, oczywiście wszystko zależy od ustawienia pionów, bo tak jak widzieliście w analizie chociażby Leon Mikulicz kontra Karol Cichocki, nawet poświęcając dwa piony czasami można bardzo fajne partie wygrać. Teraz Natalia zagra 38-32. To, co cechuje arcymistrzów, to to, że szukają możliwości w każdym momencie partii. Teraz zagrywając 38-32, Natalia zostawia takie groźby kombinacyjne jak 37-31. To są często takie ukryte groźby, dlatego że z bicia do tyłu nie jest, zawsze tak łatwo zauważyć. Bywa to niezłą podpuchą. Natalia gra szybko, naprawdę sobie radzi. Tak średnio ma po godzinie 20 na partiach. No i tak jak gra na przykład z warcabistą, który ma 2.12, no to wiadomo, teraz dojdzie do momentu, kiedy Mariusz przykładowo będzie miał tego czasu dużo, dużo mniej. Będzie robił ruchy na ostatnich sekundach, a Natalia dopiero wtedy będzie myślała trochę dłużej nad swoimi posunięciami. Więc wtedy na pewno będzie ten czas powoli, powoli się zmniejszał. 15 partii w toku w dalszym ciągu. Żadna się nie zakończyła. Zobaczmy w takim razie, co się dzieje u Wasilija Iwańczuka. Tutaj pion 23 stoi. Widać, że temp mają czarne mniej. Czyli Natalia niewykluczone, że będzie próbowała tutaj takiego podchwycania tego piona. Następne dwa ruchy to jest pewnie plan 42, 38, 47, 42. No i potem pewnie jakoś wokół zajęcia pola 30 i kontroli nad polem 24. Jeżeli białym się tutaj uda, przez to, że mają ten więcej, kontrolę 24 przejąć, taki pion 23 może być bardzo słaby. Czemu pani Natalia się nie odzywa? Pani Natalia, panie Patryku, musi być skupiona na grze. W momencie, kiedy rozgrywa 15 partii równolegle, to na pewno nie jest to łatwe wyzwanie, żeby jeszcze dodatkowo mówić. Mogę tutaj trochę poczytać, co się dzieje na czacie jeszcze dodatkowo. Widzę, że tylko YouTube się udziela, z Facebooka i z Twitcha żadnych dodatkowych komentarzy nie mamy. 86 widzów
na wszystkich platformach, więc bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Jeżeli chcecie częściej wpadać na takie wydarzenia, jeżeli Wam się one podobają, to nie zapominajcie o łapkach w górę i subskrypcji kanału, a na pewno będą się częściej na kanale pojawiały. To, co na pewno będzie na kanale się pojawiało, to słuchajcie, transmisja z meczu Natalii Sadowskiej o jej trzeci tytuł Mistrzyni Świata w Warszawie, który już w kwietniu, już 23 kwietnia w Warszawie rozpocznie się. Będzie grała z Rosjanką Tamarą Tansy-Kurzyną, sześciokrotną triumfatorką Czempionatu Globu. Będzie się działo. Miejscem gry przepiękny hotel Belotto na Starówce. Medialnie wydarzenie będzie na poziomie, na jakim jeszcze nigdy Warcaby nie były, więc gorąco wszystkich zachęcam po pierwsze do oglądania, do śledzenia przebiegu organizacji meczu, potem samego meczu, a potem w trakcie meczu to dodatkowo do trzymania kciuków za Natalię, kibicowania jej z całych sił, bo niewykluczone, że nawet osobiście będzie można jej kibicować. To wszystko zależy oczywiście od restrykcji i obostrzeń, które będą miały miejsce w kwietniu. Co tutaj dalej się dzieje? Może opuszczamy na chwilkę. No, dobry ruch ze strony pana Wasylija Iwańczuka, bo ta kolumna no, jest bardzo, bardzo tutaj solidnym zapleczem. No i wiadomo, tych pionów ma mniej, jak sobie zawsze dzielimy planszę na pół, żeby rozkładać siły równomiernie, to musimy patrzeć na to, żeby tego materiału było mniej więcej porówno z jednej i z drugiej strony. Na pewno, żeby nie ułatwiać czegoś takiego jak przerw naszemu przeciwnikowi. Teraz przerzucanie takiego ruchu 13-19 to bardzo fajne posunięcie. Pytanie, czy Natalia będzie działała o tym, co mówiłem, w taki sam sposób. 42-38, 47-32. No i potem jakoś próbować wywierać presję na to pole 24. Zobaczymy, będziemy dalej obserwowali, co się tutaj będzie działo. Czy tak optycznie, tutaj się optycznie coś wydarzyło? Marsek, coś nam tutaj chyba wpadł, oddaje piona. Tak ładnie się Marsek trzymał, zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Nawet chyba chwilę wcześniej te pozycje widzieliśmy, no coś koło tego. Powiedzmy odtąd sobie, zobaczymy. Dobra. Tutaj groźba 1 za 3, no i tutaj wykorzystanie takiej dziury. No to dziurę trzeba zasłaniać. Więc Marsek bardzo ładnie zasłaniając dziurę. Teraz Natalia po ataku bierze dodatkowe tempa z lewej strony planszy. No i zobaczcie, co to znaczy centrum, bo bardzo często ludzie, którzy zaczynają przygodę z warcabami, no idą w kierunku band jak najdalej i jak najwięcej, bo się czują bezpiecznie. Tymczasem zobaczcie, taki jeden pionek w centrum, czyli ten tak zwany clean na polu 24, ogranicza jednego pionka, drugiego i trzeciego. Trzy piony, jeden pion trzyma. I dzięki temu właśnie wygrywa się partię. Bo czasami dzięki temu, że mamy dwa piony na centrum, a przeciwnik ma cztery na bandach, to tak jakbyśmy mieli dwa piony więcej. Bo jeżeli on chce gdziekolwiek się ruszyć, to musi je oddać. Więc to jest bardzo istotne, żeby o tym centrum nie zapominać. Dalej toczyło się w taki sposób, że... Aha. No dobra, i teraz pokazało nam się coś takiego jak kombinacje. Ale tu przecież mógł przeciwnik zrobić na pali kombinacji. Słuchajcie, jedną z kombinacji, jednym z typów kombinacji jest oczywiście taka kombinacja, którą robimy natychmiastowo, poddajemy i lecimy. Poddajemy i bierzemy, a innym rodzajem kombinacji jest kombinacja nienatychmiastowa, gdzie na przykład atakujemy, no i wykorzystujemy to, że na przykład przeciwnik, gdyby nic nie zrobił, to byśmy zabili piona, dwa, więcej. I on musi coś zagrać. I teraz w tym momencie zagrał 12-18, no i Natalia zagrała, oddała dwa piony w zamian za dwa pole od bandy. Ale ten atak Natalii wygląda na to, że był błędem, dlatego że można było, Marsek mógł tę partię wygrać. A w jaki sposób? Ano w taki, żeby na przykład zagrał na moje oko tutaj. Dał Natalii te dwa piony. A dalej co? A dalej dał jeszcze jednego. W zamian za jeszcze jednego wziął trzy. I teraz on jest pole oddany. Może nie byłoby tak łatwo tego wygrać w zasadzie, bo jest to groźba łapki damki od razu po wejściu. Ale z drugiej strony, aha, bo Natalia będzie mogła tutaj odejść. Czy można to w jakiś sposób tutaj spróbować wykorzystać? No nie wiem.
Bo może samą kombinację można było spróbować przeprowadzić ciekawie. Ale nie, no słuchajcie, po tym ruchu jest jeszcze coś takiego. Tutaj jest 1 za 2. Tu jest 1 za 2, no i wygrana partia. A jak Natalia pobije do tyłu, no to można już damkę stawiać. I to jest wygrana. I to musi być wygrane. No to niezłe, niezłe jaja. Marsek tutaj mógł wygrać, uśpiona czujność Natalii. No nie wiem, czy po prostu nie doceniła przeciwnika, czy nie policzyła, czy się pospieszyła. Tego czasu Natalia ma dużo. Próbuje pewnie grać jak najszybciej. Teraz jeszcze widzę, że dodatkowy objazd zrobiła chess dude. Raz, dwa, trzy piony machnęła. Czy w wyniku jakiejś kombinacji? No tak, jak już jest ta damka, no to bardzo łatwo tutaj powyrywać piony, porobić objazdy. Jedna damka to jest po prostu potężna siła, która już najczęściej decyduje o wygranej partii. Tutaj u Galdiana widzę, że coś się wydarzyło. A partia się już skończyła. Czyli mamy pierwsze, a już mamy przegrana gdzieś? Co tu się wydarzyło? Słuchajcie, dobra, bo ja to nadrabiam. Co tu się wydarzyło? Gdzie jest przegrana? Z Cypiskiem. Natalia wpadła na kombinację z Piotrem Chmielem. Dobra, to dajcie mi tylko chwilę, odświeżę wynik, żebyście od razu widzieli na bieżąco. Ale się dzieje, ale się dzieje. Czyli trzykrotny mistrz Polski pokonał naszą mistrzynię świata. 2-0-1-1. Człowiek chwilę poanalizuje, to takie rzeczy się dzieje. Gotowe, przejście. Mam odświeżony już na streamie. No dobra, no to zobaczmy. W takim razie najpierw jak przegrała Natalia. To tutaj partię sobie obserwowaliśmy mniej więcej do tego poziomu. Pójmie się Natalia, tam tutaj pospieszyła. W taki sposób. Nie w tę stronę pobiła. W drugą stronę nic się nie dzieje. Jak tu? To co, pobije? Tak chyba pokazuje się, że widzi. Równa pozycja. Natalia się poddała po tym ruchu, bo następuje coś takiego. Kombinacja i na koniec Piotr Chmiel czarnymi zabiera raz, dwa, trzy, cztery. Robi damkę naszej mistrzyni świata. No i wygrywa. No to rośnie tutaj wyzwanie i poprzeczka. Czyli mamy rozgrywanych jeszcze partii 12. 12 w toku. Na chwilę obecną 66,7%. Zobaczmy, które zostały wygrane. No tak, chess dude się poddał, więc już nie gramy z wicemistrzem Polski w szachach. Więc ta partia nie. No i Guardian się poddał. Czyli po tej akcji z... A, mówiłem wam nawet w trakcie analizy, że tutaj ustawiają się już takie opcje, typu właśnie to oddanie i ta kolumna. No idealnie to ustawiła Natalka, usypiając czujność przeciwnika. Wyrywa najpierw piona, który jej przeszkadza w przeprowadzeniu kombinacji. Potem przez to, że oddaje piona, sprowadza kolejnego na miejsce, które jej pasuje. No i hop sobie na damkę. Akurat tutaj na czwórkę po prostej, bo to jest bardziej korzystne. No dobra, słuchajcie, no dobra, no to mamy w takim razie trzy partie zakończone, 12 jeszcze gramy. Zobaczmy, jak sobie Natalia radzi z Mariuszem Ślązakiem, czyli z warcalistą. No tutaj Mariusz dosyć solidną pozycję ma, mi się wydaje, chociaż teraz Natalia, po tym jak ma ustawioną te kolumny, no to nie może Mariusz wychodzić 11-17, więc ten pion cały czas taki wisi bez gry, ale z drugiej strony grozi jakimiś tam kombinacjami, raz, dwa, trzy, filipowymi tak zwanymi, to może wokół tego piona i tej słabości, tej dziury na 42, coś tutaj może się dziać. No nie wiem, co tutaj Natalia teraz wymyśli. Czy jakoś może wychodzić na 24, bo po ataku ma coś przygotowane? Czy po prostu będzie broniła? No raczej chyba będzie broniła, nie ma innego wyjścia. Może dopiero potem po 14-20 coś innego będzie kombinowała. Tak, realizacja tego mniej więcej, co mówiłem, jeżeli chodzi o te groźby, 16-21, takie przykładowe, tu, jeżeli wyjdzie 14-20, byśmy chcieli bardziej jakoś poograniczać przeciwnika, co i tak nie jest dobrym ruchem, bo najprawdopodobniej
za bardzo osłabia skrzydło białym, bo teraz pionów za bardzo nie mam. To właśnie są takie kombinacje. 16, 21, 3 za 3. No i co? Muszę oddawać piona i przegrana partia ze strony białych. Takie tutaj warianty kombinacyjne dziać się mogą. To są takie najprostsze, najczęstsze, więc myślę, że tutaj, biorąc pod uwagę poziom zawodników, nie będziemy czegoś takiego obserwować. Zobaczmy dalej. Taki możemy zrobić sobie przegląd przez nasze partie raz jeszcze. Wicemistrz w szachy więcej gadał niż patrzył na deskę, ale sympatycznie. Okay. No biorąc pod uwagę tam jakość tych ruchów, no widać pewnie, że to była skupiona uwaga na transmisji, no ale z drugiej strony brak ogrania warcabowego, wiadomo, no to widzenie jest zupełnie inne w szachach i ciężko coś takiego sobie wypracować w krótkim czasie, to pewnie są, to jest praktyka wielu, wielu partii. Tutaj okej, okay. Po tym jak poszedł w kierunku centrum pan Wasilij Iwańczuk, Natalia to wymienia 32-28. Czyli mniej więcej pozycję będzie chciała budować w sumie, nie wiem, jakoś pewnie tak? Czy tego 47 ona chce zostawić? Teraz to już nie wiem. Czy będzie próbowała? Nie, no to też nie ma sensu. Teraz to nie wiem, co Natalia będzie próbowała. Pogratulowałem odwagi, powiedziałem, że zyskał wśród warcabistów kibiców. No oczywiście, że tak. Każdy szachista, który podłącza się do inicjatywy warcabowej, zyskuje odbiorców w gronie warcabistów, więc dziękujemy bardzo, polecamy się na przyszłość i bardzo fajnie. Dzięki i do zobaczenia później. Zosia W. tutaj. Natalia grozi cały czas jakimś tam związaniem, którego teraz nie może grać, bo po takiej wymianie 2 za 2, chociaż nie wiem, po wymianie 2 za 2 jest akurat większe, się można wrócić do związania, ale to związanie nie ucieknie, stoi cały czas. A gdyby tak na przykład zagrała przeciwniczka 13-19, no to wtedy ta wymiana jest bardzo silna, bo aktywuje pionka 35, no i wyciąga pionka z centrum przeciwnika. Więc to warto zostawić, warto, nie warto tam się pchać w to związanie. No i cały czas pionek więcej u Natalii, więc to jest spokojnie, ta gra akurat się toczy. Czy tutaj patrzyliśmy na te kombinacje, czy to coś innego? Okej. Okay. Tutaj Blue Spectral Knight nam się długo, długo trzymał, ale w pewnym momencie jednak, no znowu. Taki ruch, o, jak, co się dzieje, bo tak grał tutaj Blue Spectral Knight bardzo ładnie, no ale pojawiło się coś takiego jak pytanie, co teraz grać, no bo tak, nie można zagrać tutaj 10-14, bo jest 1 za 3. A skoro nie można zagrać tutaj, no to co innego, nie wiem, tu było chyba jeszcze dobrze w miarę, już też trzeba było kombinację policzyć, albo tu. A po tym ruchu 13-19 zagrała Natalia 34-29. No i teraz co? Mamy dziury dwie, 13 i 14, takie dosyć solidne. No i dużo różnych gruźb kombinacyjnych. Mimo wszystko chyba trzeba było tutaj zagrać najpierw 8 na 13 i dopiero potem 10-14, to już poszło teraz. No bo po 10-14 Natalia dała jednego piona, dała drugiego i poleciała, bijąc 3 na damkę na pole 2. No i kolejna partia pewnie tutaj padnie i łupem, więc nie tak długo, nie tak dobrze udało się tutaj utrzymać opór. Jakub Lesz, no i w końcu się dzieje to też, o czym mówiłem cały czas, że ten klin Jakuba musi być tutaj wystawiony na ryzyko. Idzie świadomie Jakub na to, że bierze dwa piony w zamian za trzy, które weźmie Natalia. Postawi damkę, ale Natalia zbije czwartego piona. No i będzie miała dosyć solidną przewagę. Ale powiedziałbym bardzo solidną przewagę, bo dwa piony więcej w takiej końcówce to jest bardzo dużo. A dodatkowo piony Natalii stoją bardzo solidnie w takich punktach, które ułatwiają złapać damkę przeciwnika w pętle. Zosia Anna, cały czas pionek więcej po stronie białych, no ale ta pozycja z Zosi Anny całkiem sympatyczna, więc no powiem wam, broni się. Dziewczyna, dzielnie, bardzo ładnie. Marsek już tam damkę, no, pion różnicy, tak? No, tutaj była ta kombinacja Marseka. Nie da rady tego piona Natalii wysuniętego zabrać, no to w pewnym momencie akurat dobra decyzja o tym, żeby go wymienić, bo on bardzo przeszkadza, ogranicza. No i takie piony w centrum właśnie wysunięte, co robią? Rozrywają pozycję do bandy, rozrywają. No i to jest, słuchajcie, bardzo łatwa sytuacja na wygraną
zwłaszcza z początkującymi warcabistami. Nie dało się, miał przewagę nawet w partii. A to graliście w szachy w końcu? Tam poszedł challenge, Bartek? Co tam się wydarzyło, jak nie zdążyłem sobie popatrzeć na czat? Nieźle, nieźle. Szachy, remis. A i teraz, a mecz szachowo-warcabowy, tak? Szachy, remis, a potem warcaby. Tak rozstrzygacie spór, co jest trudniejszą grą, tak? Przypominam jeszcze raz wszystkim, szachy są piękną grą, warcaby są piękną grą, zasługują na uznanie, szacunek i zgłębianie tajników pięknych tych sportów umysłowych niezależnie, bez konieczności porównywania jednego i drugiego. To jest stanowisko oficjalne kanału Warcaby i ja będę się go trzymał. Odgrywka w brydża. Ale taki wielobój swoją drogą to jest bardzo fajna metoda pojedynków. Nie tyle na rozstrzyganie o trudności gry, co na po prostu fajne spędzanie czasu i właśnie fajną taką rywalizację sportową. Zosia, no to już byliśmy. Marsek, teraz byliśmy. Michał Mazurkiewicz. No i Michał Mazurkiewicz sobie, kurczę, bardzo ładnie radzi. Bardzo ładnie sobie cały czas radzi. Już jest pionów ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Kalkulacje zawsze od czego zaczynamy podchodząc do partii? No, od liczenia pionów. No, zaatakował teraz piona Natalii, jest porówno. Natalia na chwilę tego piona straci, bo będzie musiała na przykład wyjść 45, bicie i go pójdzie odbijać. No, ale wtedy może Michał Mazurkiewicz odrzucić Natalię do tyłu, no i wyjść takim centralnym ruchem 17-22, może nawet z wymianą 17-21, albo 17-22 i po prostu przyciągnąć trzy piony do centrum, i to by było bardzo solidne ustawienie czarnych kamieni. Bardzo solidne. Powiem wam, że w tej pozycji naprawdę wolałbym czarny. Pomimo tego, że ten pion 5 jest jeszcze nierozwinięty, no to nie stoi nic mu na przeszkodzie. Jego dociągnąć można, a o centrum wydaje mi się, że łatwiej będzie się być czarnym, właśnie wyciągając te kolumny. No, ciekawie, ciekawie. Bardzo ciekawie, nawet bym powiedział. Czy jakieś dodatkowe partie nam się tutaj zakończyły? Nie widzę. No to obserwujemy dalej. Gram jak umiem. Co tu się dzieje u Mariusza Szczepaniaka? Teraz 7-11. No taka pozycja trochę bardziej aktywna u białych. W ogóle w jaki sposób może do niej doszło? Zobaczymy. Dobra. Aha, czyli tutaj Natalia pobija na bandę. Nie do centrum, bo wyciągała kolejne piony. No i tutaj już zaczął Mariusz Szczepaniak wymieniać. Okej. Okay. Na pewno w takich pozycjach, gdzie jedna strona idzie na jedno skrzydło, druga strona idzie na drugie skrzydło, znaczenie ma to, czy stoi tam pion, który to skrzydło broni. I każdy może sobie zapamiętać, kto jeszcze tego nie wie, że najważniejszym pionem za obronę, odpowiadającym za obronę skrzydła długiego, a skrzydło długie to zawsze to po naszej lewej stronie, to jest pion 47 dla białych i 4 dla czarnych. Więc jakbym miał potem oceniać pozycję, która jest, czy dla kogoś jest lepsza, to często będę brał pod uwagę fakt, czy stoi ten pion do obrony skrzydła. To jest złoty pion na skrzydle, jak uczył nas Aleksander Getmański, arcymistrz międzynarodowy rosyjski. A na drugim skrzydle 50 i 1. Najważniejsze piony do obrony skrzydła. Więc ten pion akurat był u Mariusza Szczepaniaka, a nie był u Natalii, więc zobaczymy. Tu Galdian jest skończony, tutaj pan Marian Misiaczek cały czas walczy dzielnie z Natalią, udało się jakoś tam rozwinąć to na prawym skrzydle. No pozycja trochę lepsza pewnie u białych, ale nie ma tragedii. Na pewno ten czas może być trochę problemem. Bartek, w Holandii odbywał się kiedyś, nie wiem, jak obecnie, trójbój szachy, warcaby, brycz. No to całkiem ciekawa inicjatywa. Nigdy o czymś takim w ogóle nie słyszałem, ale możemy na wzór czegoś takiego jak pięciobój nowoczesny zrobić, pięciobój sportów umysłowych, tylko pytanie, czy byśmy naliczyli? Nie, no bez problemu byśmy naliczyli. W końcu na olimpiadzie umysłowej, chociażby w Chinach, na której graliśmy w 2008 roku razem z szachistami, dodatkowo był brycz, go i szachy chińskie, więc pięć dyscyplin. Wiadomo, że szachy chińskie to nie jest może dyscyplina, w którą tak popularnie się gra na całym świecie, ale te cztery pozostałe dyscypliny, czyli go i brycz, na pewno popularne są. Mamy reprezentantów go przecież również w Polsce, tylko trzeba by było trochę od nich posłuchać na temat teorii. A z tego, co wszyscy mówią, jeżeli chodzi o stricte matematyczną liczbę możliwości, to go nie ma sobie równych.
Go ma największą liczbę możliwości. Rob Clark jest bardzo silny w brydża. Tania Czub na brydża całkiem się przestawiła. No ciekawe, ciekawe. Rob Clark to jest arcymistrz międzynarodowy holenderski, który jest bardzo dobrym trenerem przy okazji i za wiele młodych talentów odpowiada. Zobaczmy dalej. Aha, chess dude to oczywiście partia skończona. Czas na szachy. Czas na szachy, czyli przypominam, szkoła szachowa plus zajęcia warcabowe na Śląsku. Zapraszamy serdecznie przedstawicieli Śląska do częstszego pojawiania się na turniejach warcabowych, do w ogóle rozpoczęcia pojawiania się na turniejach, bo ta część województwa śląskiego, Częstochowa i okolice, gra z nami w warcaby od zawsze. Lubliniec, Częstochowa, Poczesna, teraz ostatnio Węglowice ze sprawą Krzysia Kaczmarka, który tutaj też był na czacie obecny, ale akurat właśnie Katowice i okolice, które są bardzo silne szachowo, akurat warcabowo za bardzo w tych turniejach ostatnio się, znaczy w ostatnio, nie wiem czy kiedyś było inaczej, ale teraz na pewno tych warcabistów z Katowic nie możemy na turniejach obserwować, co mam nadzieję niebawem się zmieni. Co mam nadzieję niebawem się zmieni. Tym bardziej, że na stronie warcaby.pl zawsze możecie znaleźć kalendarz warcabowy. Teraz już powoli jak luzują się obostrzenia, jak możemy powoli zacząć myśleć o organizacji warcabowych turniejów, no to pojawiają się pierwsze wypełnione w kalendarzu warcabowym przestrzenie. No i zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału, do spróbowania swoich sił w turniejach na żywo. To jest zupełnie inna atmosfera i zupełnie inny klimat niż taki online, który też jest na swój jakiś charakterystyczny klimat, no ale gra na żywo to jest to, co koniki, miśki lubią najbardziej. Grają tempem 10 plus 5 zawodnicy, czyli 10 minut plus 5 sekund na ruch, a Natalia ma bonus w postaci 90 minut, czyli Natalia miała w sumie 100 minut plus 5 sekund za ruch. No wiadomo, jest mocno faworyzowana, ale to z uwagi na to, że masz 15 równoległych partii do rozegrania. Bartek się mnie pyta, jak obstawiam, ile tych partii wygra? No myślę, że 10 wygra. Myślę, że 10 wygra, ale z warcabistami no może być problem. Tutaj niedoczas u pana Iwańczuka. 8 sekund już było tylko do końca. Ostatnią partię, którą w trakcie PC Best Online grałem z panem Wasilim Iwańczukiem, no to był taki sam scenariusz, miałem mocną przewagę czasową i ostatnie ruchy na ostatnich sekundach pan Wasili wykonywał. Na pewno w debiucie, na samym początku partii, kiedy już trochę tego ogrania warcabowego mamy, jest dużo trudniej osiągnąć przewagę, ale też zrobić jakiś taki błąd, którego nie uratujemy, więc warto na początku partii zwłaszcza grać szybciej, nie przejmować się tym, że może wpadniemy w jakieś trudne niuanse pozycyjne. Debiut moim zdaniem nie decyduje o partii tak jak gra środkowa i końcówka, na które warto zostawić tego czasu więcej, więc ja zawsze te debiuty gram szybciej, zwykle w partiach na długi czas mam przewagę czasową, dla mnie to dosyć istotna, dla mnie to dosyć istotna sprawa. A jeszcze jeden warcabista, szachista, którego sobie przypominam, to oczywiście Van der Waal. A to też nie wiedziałem, że Van der Waal grał. Nie pamiętam szczegółów, ale grał kiedyś w latach 80. symultany na przemienną warcaby szachy chyba na 80 deskach. No to całkiem nieźle. Piotrek Paluch, dzięki za polubienie streama. Zachęcam wszystkich do oczywiście zostawienia łapek w górę pod tym streamem, jak również pod transmisją na Facebooku czy na Twitchu, gdzie równolegle jesteśmy. 83 widzów z nami. Dziękuję wszystkim za obecność i zapraszam na kolejne warcabowe wydarzenia. Na pewno część z nich w najbliższym czasie będzie dotyczyła samej Natalii Sadowskiej, naszej polskiej mistrzyni świata dwukrotnej. Teraz Natalia dłużej nad ruchem się zastanawiam, to pójdziemy, zobaczymy, co tutaj dalej. No, warcabista też w mocnym czasie, 57, Artur Wido polubił, dziękuję bardzo, 57 sekund. No, kurczę, ta pozycja wydaje mi się teraz atrakcyjniejsza dla Natalki, jednak przekuła w siłę to, co miała słabe. No i powiem wam, że to może być taka zaleta poziomu najwyższego na świecie, że wykorzystała brak tego piona 42. Ten 48 jeszcze cały czas jest zostawiony. On może tutaj przyjść i zrobić kolumnę. Mariusz musi szybko grać, próbuje, teraz będzie próbował wywierać presję. Jakoś może atakować. Natalia może na kilka sposobów sobie z tym poradzić. Może po wyjściu
nie będzie to najlepszy pomysł, bo jakieś wybicia. Ale koniec końców zeszliśmy tą pozycją do bardzo charakterystycznego dla Mariusza planu gry. Bo tak jak wam mówiłem cały czas, że zajmować centrum to jest bardzo ciekawa alternatywa, nasz bardzo ciekawy plan gry, to kontrplanem gry przeciwko centrum, który jest bardzo trudny do zrealizowania w warcabach stupolowych, troszkę łatwiejszy w 64-polowych, to jest okrążenie, czyli faktycznie wpuszczenie przeciwnika do środka, no i taka kontrola tych band i boków warcabnicy, żeby pozbawić przeciwnika możliwości ruchu, sensownego ruchu albo ruchu w ogóle. No i Mariusz akurat to jest zawodnik, który pewnie jako jeden z lepszych gra okrążenie w Polsce w warcabach stupolowych. Wiktor Nesterak, dziękuję Ci bardzo za polajkowanie streama. Adaś Pasternak, witam Cię serdecznie. Węglowice witają, ja też witam Ciebie, mojego nowego patrona. Adaś dołączył ze sprawą Krzysia, jak wiem. No i będzie od lutego już w turniejach patronów występował. Tam już mamy ponad 30 nazwisk, więc te nasze starcia patronów stają się coraz ciekawsze, coraz fajniejsze. A zawsze dwie nagrody, co najmniej finansowe, dla kategorii open i handicapowej. Handicapowa to jest taka, gdzie niezależnie od tego, jaki macie ranking, możecie zdobyć nagrodę, bo chcę też takich zawodników nagradzać, no i motywować. Widzę, że w międzyczasie zakończyła się kolejna partia, czyli mamy już trzy wygrane, jedną przegraną. Która się partia zakończyła? Z Chess Dudem było z bówką, czyli po tych chyba 5 pionach przewagi, to oglądaliśmy, tak. To nie mogło się inaczej zakończyć, to ja od razu na transmisji odświeżę nasz wynik na 3 wygrane. Złapię słoiczkę w każdym czasie. No i co tu mamy dalej, słuchajcie? Czas na szachy, jak sobie radzi? Pionek więcej. Pionek więcej było dłuższego czasu? A, tutaj dopiero. Ładnie się udawało grać przez długi czas. Ładnie się udawało grać, no ale tutaj ta kombinacja. Mimo tego, że na początku to wygląda jak wymiana, bo jest jeden pionek, drugi pionek, za trzy i czarne odbijają jednego, no to teraz Natalia oddaje jeszcze jednego i zabija dwa. Gatyska, najlepszy warcabista w Polsce czy na świecie? Bo w Polsce... Kto był pierwszym mistrzem warcabowym? Tak samo, w Polsce czy na świecie? W Polsce Andrzej Martko. A na świecie się kłócą. Czy Isidor Weiss, tak? Czy ktoś inny? W Polsce Andrzej Martko. Zgadza się. Pierwsze dwa turnieje wygrał, tak? A w 79 trzeci turniej Ryszard Sawczyk w wieku 19 lat, jak dobrze pamiętam. Od 77 roku w Polsce są rozgrywane Mistrzostwa Polski w szachach. W Warcabach, przepraszam. Dobra. Jednak choroba działa mi na umysł i to wyraźnie. Zobaczmy, co się dzieje u pana Wasylija. 12 sekund cały czas. Natalia dłuższy już czas myśli tutaj przy tych 12 sekundach przeciwnika. Aha, Jurek Konwerski był drugi. Dobra. Wikipedia mówi, że Dusso. No ciekawe, bo nie jest wyjaśnione chyba, jak z Jackiem rozmawiałem o tym, z Francji Mistrz Świata. Nie jest wyjaśnione właśnie, od którego momentu nazywają ich oficjalnie mistrzami świata w Warcabach na świecie. Ktoś pobił twój rekord najmłodszego mistrza Polski w wieku 18 lat? Na szczęście nie. Na szczęście Karol Cichocki zwlekał z grą w finale między swoim 15 a 20 rokiem życia. No i jeszcze póki co mój rekord się trzyma z 2007 roku. Bo bałem się, że da radę. Na Wikipedię nie warto patrzeć. No właśnie, że nie. Na pewno dla takich specjalistycznych źródeł wiedzy typu warcaby, warcabiści, to na pewno ciężko patrzeć na Wikipedię. Seba, nie ma szans, nie dam ci, nie ma szans. Natalka też ci nie da. Trenuj. Damy radę, zmierzymy się na warcabnicy. Fajnie. Lubię, jak podżega się taką sportową rywalizację i wszyscy deklarują, że będą mistrzem Polski. Bardzo fajnie to się nastraja potem do samej gry. 7, 6. No teraz bardzo szybko już pan Iwańczuk zagrał. No Natalia zagrała taki ruch, który by świadczył o tym, że może zrobi tutaj kolumnę. To wyjście może być całkiem nawet, wiesz, ta wymiana. Nie, to może być silne wyjście zaraz. Pogrozić z tej strony. No teraz ta pozycja wygląda lepiej u czarnych, wiecie, u pana Iwańczuka.
Bo zrobienie kolumny tutaj na przykład 44, 39, 33 wymaga angażu w skrzydło, które trochę jest przeciążone, tak? A tych pionków w centrum planszy w środku nie ma dużo na pewno. Więc mi to lepiej wygląda u czarnych. Zobaczymy. Jacek cały czas śrubuje rekord, chce być najstarszym. I wtedy dopiero półfinały i tytuł, tak? Czy jakieś partie dodatkowe nam się zakończyły? Na razie nie. Co tutaj się dzieje u Zosi? Natalia odbija pion, czyli był po prostu atak pewnie na 20. No to Natalia sama z siebie wymienia. Więc tutaj za dużo się nie wydarzyło ostatnio. Co u Blue Spectral? Po tej kombinacji, tak? Bo tutaj była ta kombinacja. Zgadza się. Damka została złapana. No dzielnie sobie Blue Spectral radził i radzi ciągle. No ale tutaj te kombinacje niestety no, przechyliły szale zwycięstwa w stronę Natalii. Jakub Leszno, ta końcówka nam się tutaj dalej ciekawie toczy w klimacie damkowym. No Natalia ma teraz kilka fajnych możliwości łapek, słuchajcie. Czy jakaś działa teraz? Nie widzę. Aha, bo tutaj damkę będzie chciał zaraz na jedynkę schować Jakub, to jest dobre rozwiązanie raczej. Bo Natalka pewnie by mogła zagrać jakieś 42-37, no i wtedy są takie łapki na większość, tak? Gdzie damka czarną musiała być raz, dwa, trzy i zostać złapaną. Ale będzie miał czas schować tę damkę na jedynkę. A takie damki warto chować za piony, warto chować je do tyłu, bo wtedy wystarczy, że poddacie gdzieś piona, poczekacie na dziury przeciwnika i po prostu robicie objazd wokół wszystkich kamieni, które są zwłaszcza w centrum. Dlatego w końcówkach kamienie w centrum, zwłaszcza damkowych, być już nie powinny, wtedy lepiej jak stoją na bandach. Czyli idealnie to partie rozgrywamy w centrum, a jak już zbliżamy się do końcówki, to uciekamy pionami na damkę, a kolejnymi na bandy i wtedy mamy dużą szansę na wygraną. Tutaj czas na szachy idzie na skrzydło, no, ale tutaj raczej nie zdąży dojść za daleko. Natalii pozycja jest solidna, no i teraz chyba może wymienić 33-29, co już w ogóle zamknie temat. To, co warto tutaj zobaczyć, to zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery piony. Cztery piony, które nie grają, a u Natalii raz, dwa, trzy. Trzy, które grają. To się nazywa związanie, bo te trzy piony trzymają cztery piony przeciwnika na jego krótkim skrzydle. Jeżeli nawet mamy pionów porówna, mamy takie związanie, chociaż jedno na planszy, gdzie nasze są zaangażowane trzy piony, a pion przeciwnika na przykład jeden więcej, no to tak jakbyśmy mieli piona więcej, czyli dodatkowy atut do wygrania partii. No tutaj dodatkowo ten pion więcej już po stronie Natalki jest. Bartek Maniecki, ja prywatnie uważam, że 85 rok, w tym roku odbył się pierwszy turniej międzynarodowy. A ten 85 to jest ten właśnie, 85 to jest ten, kiedy Dusso został mistrzem świata? A oddanie na 44 i 42-37 nie wygrywał Natalii? A w której partii, powiedz mi teraz Mateusz, bo ja już nie wiem, nie wiem gdzie byłem. Tutaj coś się ciekawie zadziało. Z tego okrążenia nam tu wyszło. Czyli Mariusz dał Natalce po prostu, no tak, wtedy miała taką możliwość, teraz jeden za dwa, za jeden. No i zobaczcie, że może ten pion został tylko jeden, ale za chwilę nawet taki ruch można zrobić, 32-28, no i to centrum Natalki jest potężne. No i ma trochę przewagi czasowej nad Mariuszem, więc może być różnie. Pierwszy poważny turniej w setkę wygrał Marian Misiaczek. Oczywiście, już mówiliśmy o tym, będziemy o tym przypominać, a pan Marian gra tutaj czarnymi. I ten pierwszy poważny turniej w setkę to właśnie kryształowy kamień, tak? Jak się nie mylę, jak mnie tutaj Jacek Pawlicki informował. Jeżeli ktoś się w ogóle tematem warcabów interesuje, albo chciałby się zainteresować więcej, poznać statystyki, poczytać ciekawe felietony i nie tylko, to Jacek Pawlicki jest najlepszym źródłem i wiedzy, i archiwów, i tak dalej. Na jego stronę dominator.eu, no to miejsce, gdzie albo sobie kupicie bardzo dobre książki w języku polskim, bo my jako Polacy mamy jedne z najlepszych książek warcabowych na świecie, najlepiej wydane przez arcymistrzów, najlepszych warcabistów świata, przez Jacka Pawlickiego. I te książki są do kupienia na dominatorze, więc gorąco polecam. Te książki też często możecie wygrać jako patroni mojego kanału w różnych konkursach, turniejach i tak dalej.
Przepraszam, nie słuchałem, zdradziłem na rzecz szachowego streamera. No wiem, wiem. Raz zdradę wybaczę, drugi raz już na giletynę. Nie będzie zmiły. No i pan Marian Misiaczek póki co sobie radzi bardzo ładnie w tej pozycji, dlatego że no to równo pionów. Może i centrum jest po stronie Natalii, ale to nie wygląda jakoś tak bardzo przegrywająco, bo te piony też ograniczają trochę Natalię. Nie jedno z najlepszych, ale najlepsze, tak. Zdecydowanie najlepsze książki na świecie mają Polacy. Jeszcze nie mamy tak dobrych trenerów jak i Zachód, i Wschód, ale wszystko zmienia się obecnie w kierunku wzrostu poziomu gry w Polsce i ten poziom bardzo szybko rośnie, bardzo mocno. Gonimy i Rosjan, i Holendrów, bo to teraz pewnie dwie najlepsze nacje, a niedługo wyprzedzimy. A od wielu lat wyprzedzamy w kategoriach młodzieżowych. Nie wiem, czy wiecie, drodzy widzowie, ale masę medali polscy warcabiści zdobywali właśnie w kategoriach młodzieżowych. Do 10, do 13 lat. Nawet moja siostra była mistrzynią Europy do 10 lat. Karol Cichocki, mistrz Polski 2020, zdobył aż 10 medali w juniorskich turniejach warcabowych, więc naprawdę działo się, oj działo. Oj, niestety nam tutaj czas na szachy wpada na kombinację chyba. No właśnie. No właśnie. Ja mówiłem, że ta wymiana... Aha, to ja teraz w tej pozycji. Mówiłem, że działa 33-29, a tu jest oczywiście kombinacja, którą Natalia zrobiła. Oddając dwa piony, oddając trzeciego i bijąc trzy za chwilę pole oddane. To, co jest istotne w szukaniu kombinacji, to przynajmniej tak jak moi trenerzy za moich młodych lat mnie uczyli, to, że pomyśl, gdzie pionek by ci się przydał, gdzie możesz go sprowadzić i wyobrażaj sobie takie bicie od tyłu. Na przykład, skoro jest kolumna, no to takie bicie od tyłu można sobie wyobrazić. No dobra, to czego ja potrzebuję do tego jeszcze? Ja potrzebuję tu czarnego pionka i tu czarnego pionka. To jak go sprowadzić tutaj? No tutaj prosto, bo dam jednego i go i będzie. No dobra, jak tutaj? No tutaj mogę tak. No i pięknie, tak się robi kombinacja. Cyk i kolejna zrobiona. Georgiewa zapytano w czasie jakiejś transmisji, jaką książkę polecał, powiedział, że w zasadzie żadnej nie przeczytał w całości, ale po chwili poprawi się, że jest jedna, którą przeczytał. Strategia i taktyka Burzyńskiego w języku polskim. Edward Burzyński, wybitny trener, arcymistrz międzynarodowy, napisał wydał przez Jacka książkę Strategia i taktyka w warcabach. Można powiedzieć, że cały rozwój końcówki lat 90., bo to chyba końcówka lat 90. jak była wydana, tak? I lata 2000 to bardzo, bardzo duża zasługa tej publikacji. W 97, no właśnie. I teraz Jacek zrobił jej ponowne wydanie w 2020, czy już wcześniej, ale nie wiem. I to jest porcja wiedzy, która pozwala spokojnie dojść do poziomu kandydata na mistrza, nawet mistrza krajowego, bym powiedział. W 2018 już, się mocno w takim razie zagapiłem. Ta książka, myślę, że spokojnie wiedzą pozwala dojść na poziom mistrza krajowego. Od zera nawet, dlatego że tam te pierwsze przykłady uderzeń i tak dalej są nawet dla amatorów warcabowych, więc jest to konieczna pozycja dla kogoś, kto chciałby się w kierunku tego rzemiosła warcabowego rozwijać. A tutaj Natalia, widzę, z Blue Spectral Knight ładuje kolejną kombinacją. Nietrudną, co prawda. No i chyba nie było już co grać za bardzo. Nie było już chyba co grać. No może jeszcze ten ruch nawet wpadał na kombinację. Zobaczcie, jak ładnie Natalia poograniczała swojego przeciwnika. Jakby poszło tutaj, oddaję jednego za cztery. Jakby poszło tutaj, to oddaję jednego za dwa. Sprowadza do tyłu jeszcze jednego i trzy na dół. A jakby poszło tutaj, no to oczywiście prosto, no, powiedzmy tu, jeden za trzy na damkę i to bardzo. Tak Natalia tego przeciwnika swojego ładnie załatwiła, no. Wszystkich możliwości go pozbawiła teraz po tym ostatnim ruchu 40-35, bo wtedy było jeszcze możliwe, żeby zagrał 24-30. A teraz już nie. No i oczywiście po tym wyjściu jeden pion, no i giną dwa. I pion. Drugi przewagi po stronie Natalii. Kupujcie w piwnicy, mam mało miejsca, to nie mogę wydać kolejnych. Koniecznie zapraszam do kupowania. Bez dobrego liczenia to mistrza krajowego nie będzie mimo wszystko.
Wiesz co, wiadomo, że liczyć trzeba, to jest nieodzowny element gry, ale żeby liczyć, to trzeba trenować elementy takie jak na przykład kombinacje. No i dzięki kombinacjom można spokojnie ten poziom swój nawet liczenia podnosić. Dlatego myślę, że przerabiając tę książkę, też wiesz jak jest, robiąc kombinację, a wracając do niej za rok, bardzo rzadko pamiętamy dokładnie i też rozwiązujemy ją jak nową. Więc można w kółko i w kółko. Dobre jeszcze było żółte warcabowe abecadło Burzyńskiego. No oczywiście, że tak. A teraz też jest kolejna książka typu Cudowny Świat Warcabów, też którą Jacek wydaje. To połączenie Cudowny Świat Warcabów i Strategia i Taktyka w Warcabach to taki must have dla kogoś, kto zaczyna te dwie książki na pewno. Wracamy do partii i wracamy do symulta, całe to się zakręciło. Więcej partii na razie się nie zakończyło. Póki co Natalia ma 75%, 3 wygrane, 1 przegrane. Co tu się dzieje u Iwańczuka? No ta pozycja, jak mówiłem, była solidna całkiem. No i po co to wymieniać? No i po co to wymieniać? Raczej bym się na wymianę tego nie zdecydował. Co Natalia by miała grać tutaj? Może bym się bronił przed tym w ten sposób tu i tu. Zobaczmy. Może jakoś tu. No jeżeli Natalia by chciała ugrać kolumnami tutaj, no to wiadomo, tutaj nie można. Chociaż może i można. Nawet teraz, chociaż ta wymiana może być wygrywająca. No chyba jest. No i tu. No i co? To by było dobre czy złe? Trochę przeszkadza to ograniczenie, ale z drugiej strony, no dobra, jakoś tu wychodzić. Nie wiem. Pewnie za mało czasu po stronie pana Wasylija i też woli tę pozycję ograniczyć do jakiejś prostej. Stąd ta idea wymiany. No wiadomo, na dłuższym czasie można zupełnie inaczej do tego podchodzić niż teraz na krótkim czasie. Lux gry logiczne we Wronkach. Dziękuję bardzo za polubienie streama. Bardzo mi miło. I wszystkich zachęcam do tego, żeby w ślad gier logicznych Lux Wronki podążyć i zostawić łapkę w górę. To też taka. Z tym się też trzeba było spieszyć z tą wymianą. Trochę oddaję inicjatywy w centrum. Tutaj wiadomo, że ciężko będzie uruchomić tego 6-11. Może taka jest idea pana Wasylija. Tutaj od razu zszedł na. To też taki ruch dziwny. 14-20. No ale czasu jest mało, czasu jest mało. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Co tu mamy dalej? Co się dzieje u warcabisty? Warcabista cały czas na 16 sekundach. Napalia już tylko 41 minut ze 100 początkowych. No, czyli zaczyna powoli, powoli tego czasu być coraz mniej. A 12 ciągle gier do rozegrania. Przepraszam was najmocniej. Mało czasu, upraszcza pozycję. No dokładnie, dokładnie w ten sposób się dzieje. Co tam na czatach, w innych platformach? Czy coś się jeszcze więcej dzieje? No na Facebooku pozdrowienia z Wronek. Lux napisał nam dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie z Warszawy, czyli miejsca rozegrania meczu o warcabowy tytuł Mistrzyni Świata Natalii Sadowskiej, bo już w 2021 roku, a tytuł z zeszłego roku niemalże będą walczyć panie, ale 23 kwietnia, Hotel Belotto, rozpoczynamy walkę. Właściwie Natalia rozpoczyna, my rozpoczynamy kibicowanie, bo niemalże cały naród będzie stał za nią w tym starciu polsko-rosyjskim. Zapraszam wszystkich do kibicowania. Jak jeszcze nie lajkujecie, to wbijajcie koniecznie na fanpage. Na fanpage meczu, to jest, jak wpiszecie nazwę, chyba mam nawet w opisie tutaj pod streamem, zaraz sprawdzę, czy udostępniłem. Tak, jest. Fanpage meczu Natalii macie w opisie filmu, w opisie tego streama Sadowska Wistance Kurzyna. To będziecie mogli śledzić na bieżąco posty, które są publikowane, też takie wspominki, stare zdjęcia, ale też nowości, jeżeli chodzi o postęp organizacji samego meczu, więc koniecznie, koniecznie wpadajcie, zostawiajcie lajka i będziecie na bieżąco o wszystkim informowani. Co tu dalej ciekawego się dzieje? Co tu dalej nam zafundują nasi goście dzisiejszej symultany? 5-10. Mariusz w końcu wyciąga swoją piątkę.
No to centrum potężne ze strony Natalii. Myślę, że jak ma tyle czasu, to doliczy naszego zawodnika, który gra z Wrocławia, a pochodzi z Lututowa. Myślę, że ciężko będzie tutaj cokolwiek Mariuszowi zrobić, żeby się obronić. Natalia z chirurgiczną precyzją potrafi te centralne pozycje wygrywać. Tutaj jest fanpage dla warcabistów. Dla warcabistów mówisz... Przepraszam was jeszcze raz. O którym fanpage'u mówisz, Jacek? No bo jest fanpage meczu Natalii w opisie normalnie chyba działa. Tutaj jest... A, zrzutka. O zrzutce oczywiście też pamiętajcie, ja będę stopniowo raz za razem o wszystkim mówił. Zorganizowanie meczu w Warszawie, w takim miejscu, bo to jest hotel jeden z najdroższych w Warszawie, z ogromną możliwością promocji dla nas, z ogromnym dostępem mediów, mówię na poziomie, na którego jeszcze nie było, w Warcabach w Polsce na pewno, wymaga oczywiście nakładów finansowych. Chcemy to zrobić z taką pompą, że będziecie mogli oglądać to na poziomie telewizyjnym na przykład w internecie, jeżeli nie będziecie mogli być na miejscu, więc im lepszy budżet, tym lepiej mecz pokażemy światu. No przede wszystkim teraz o to chodzi. Przede wszystkim chodzi o to, żeby przede wszystkim o to chodzi, żeby teraz popracować nad tym sposobem przekazu wiedzy z wiedzy obrazu i w ogóle transmisji z meczu. Więc zapraszam wszystkich, kto chciałby jakąkolwiek kwotą wesprzeć organizację tego meczu. Macie w opisie link do zrzutki na rzecz funduszu organizacyjnego meczu. To, co jest ważne dla nas, to przede wszystkim też takie udowodnienie Rosji, bo ten mecz, niektórzy z was pewnie wiedzą, niektórzy może nie, miał się pierwotnie odbyć w Moskwie. Natalia w Moskwie już była, druga zawodniczka też już była, no potem niesmak organizacyjny, który doprowadził do odwołania gry, no i do tej pory jeszcze wszyscy pewnie ten niesmak mają. Chcemy udowodnić, że Polacy potrafią na ogromnie profesjonalnym poziomie zorganizować piękne wydarzenie, ugościć Rosjan w Polsce na najwyższym poziomie również i w ten sposób pokazać się światu, że tak powinno być. Ale do tego wszystkiego potrzebna jest kasa oczywiście, więc jeżeli ktokolwiek z was może jakąkolwiek, nawet najdrobniejszą kwotą wesprzeć ten fundusz organizacyjny, to z góry wam wszystkim bardzo dziękuję jako dyrektor meczu i wiele sposobów mamy na to, żeby wam się odwdzięczyć. Też możecie dostać na przykład taką warcewnicę z podpisem Natalii 64 i 100 polewą, taką samą jak dostają dzisiaj uczestnicy tej symultany. Bo każdy z uczestników symultany otrzyma pocztą taką przesyłkę, właśnie warcabnicę z podpisem Natalii. I wy również dzięki wpłacie na zrzutkę na określonym poziomie możecie dostać albo na przykład zdjęcie albo Natalii z autografem, albo zdjęcie z warcabnicą. Więc zapraszam, wejdźcie tam, przeczytajcie. Jeżeli możecie, to wesprzyjcie nasz fundusz organizacyjny. Potrzebne jest Damianowi profesjonalne wsparcie. Challenge siat, tak, Werin, spróbuję go jakoś, nie wiem, pobudzić do życia, więc przypomnę się ludziom nominowanym, czemu nie zrobili tego challenge'u. Zobaczmy, co tutaj się dzieje u Natalii. Co tu się dzieje? Aha, Natalia wymienia. No, 18 sekund, już blisko byłem. Po 7 pionków. Pan Wasilii, Iwańczuk i Natalia. No taka pozycja pewnie z lekkim wskazaniem na Natalię, ale ten pionek 35, ten pionek 36, ten z końców nie świadczą o sile. A tutaj ten pionek 4 stoi skrzydła broni. Tutaj zaraz jakaś taka wymiana albo taka. Ten trochę też ogranicza wbrew pozorom tego, że stoi na bandzie, więc całkiem może sensownie tutaj pan Wasilii zagrał. No wygląda mi to na pozycję ciężką do wygrania dla białych. Raczej w kierunku remisu. Co tu się dalej dzieje w tej naszej końcówce ciekawej, damkowej z Jakubem Leszczem? Teraz wiadomo, wszyscy muszą na sekundach robić te ruchy, a Natalii ten czas zaczyna coraz szybciej upływać, bo nie chciałem mocno przyspieszać, już tylko 35 minut zostało. Tak, bo ktoś tutaj pisał, Marty Plum, że podziwiam Natalię za zimną krew, jak jest mało czasu. Tutaj ma jeszcze dużo czasu, ale ma bardzo dużo pracy do zrobienia, bo
zakładając, że średnio partia potrwa, nie wiem, 50 ruchów, to w momencie, kiedy partii gra 15, no to musi, no tutaj jeden za dwa i co, czy oni chyba będą łapki, czy nie? Mogą być, nie będzie miał gdzie dalej, jak odleśnie pójść. Teraz tak, bicie. Nie może bić nigdzie tu. Chociaż nie, na tempo się tak zmieni. Anetka, dziękuję bardzo za kontrolę reakcji. Oczywiście dajemy pod filmem kciuki. Będę bardzo wdzięczny za zostawienie reakcji pozytywnej. Mamy w sumie cały czas bardzo dużo widzów. 73 osoby oglądające na wszystkich platformach. Dziękuję wam za uwagę. Za to, że wpadliście. No i że poznajecie razem z nami ten piękny, cudowny świat warcabów, który no, jest piękny przede wszystkim dlatego, że jeszcze możemy piękne wyniki sportowe obserwować z postaci Mistrzostwa Świata dwukrotnego naszej rodaczki Natalii Sadowskiej. A co więcej, liczymy gorąco na ten trzeci złoty medal w tym roku. No i jak tutaj się gra, dalej potoczy, zobaczymy. Ale tam raczej dalej będzie dwa piony różnicy na rzecz Natalii, więc i tak będzie miała przewagę z Jakubem, chociaż dzielnie się w ten sposób broni. Co tutaj mamy u Zosi W? Natalia odbija do tyłu, to związanie już poszło, co prawda bez wymiany. Natalia zagrała 30-24, czyli ten pion 35 nie gra. Jeżeli Zosi się uda jakoś po tej wymianie do tyłu pójść trójnikiem, przerzucić to pole 13 na drugą stronę, no to ma potencjalnie trzy piony, które mogłyby próbować się przerwać na te dwa. To wcale nie jest bez szans, dlatego że te są trochę ograniczone i odstające na bandach 35-45. Jeżeli Natalia będzie miała mało czasu, to się wszystko tam może wydarzyć. Tutaj już trójką w kierunku tego skrzydła poszedł pan Iwanczuk. Dobra, to już przecież mieliśmy. Co u Mariusza? No, kolejne pole bardzo ważne, przejęte przez Natalię. No i teraz wiadomo, Mariusz będzie groził oddaniem jednego i drugiego piona za dwa. Bo teraz, gdyby Natalia poszła, to będzie po prostu odbicie. Jak to teraz tego nie dać? Może tym ruchem? Tym ruchem może nie, bo jeżeli Natalia by teraz zagrała faktycznie tutaj, no to jest 1, 3, 4, chociaż to może być wygrywające. Może być wygrywające, tylko jak ewentualnie to zrobić. Chyba ciężko. Coś czuję, że Natalia jednak w takim razie to wymieni po prostu do tyłu. Czy zagra po prostu 30-25 i to do tyłu wymieni. No zobaczymy, zobaczymy. Co to jeszcze się dzieje? Kolejne partie nieskończone, coraz mniej czasu u Natalii. Blue Spectral no i tak sobie radzi. 26 sekund do końca. Tutaj Natalia powymieniała w kierunku skrzydła. Teraz wiadomo, jak Blue Spectral Knight zaatakuje. I pójdzie do bicie, atak. No Natalka ma dwa sposoby, żeby zrobić przerw. Albo tak, oddać jednego, drugiego za dwa i sobie iść na damkę. Albo po prostu oddać. Tu. I dwa i tak. Tylko to może być trochę. Chociaż nie wiem, tak, tutaj nie może iść, bo się wszystko powiąże. Ale może, nie, to też taki ruch nie przychodzi. A potem jest po prostu wymiana. Pewnie jeden i drugi jest wygrywający. Więc nie wiadomo, co tutaj Natalia wybierze, a ile oczywiście na coś takiego wpadnie Blue Spectral Knight. Jakub Lesz no pobił tutaj, no dobra, Natalia odbicie, odbije. Teraz co ważne, nie można atakować, co by się wydawało oczywistym, dlatego że jest taki ruch. Raz, dwa, trzy. I koniec. I po ptaku. Przepraszam was. Marsyk jak sobie radzi? Tak, ta strona wygląda jak strona z szachami, bo to jest jej odpowiednik. Leadrafts.org. Nawet w tytule tego filmu macie na samym końcu napisane leadrafts.org. Bo dzięki temu, że tak macie napisane, jak na Leadrafts wejdziecie w pole oglądaj i streamers, to będziecie mieli, że Damian Reszka live, będziecie mogli sobie na bieżąco zobaczyć, że taka transmisja u mnie jest prowadzona. I po kliknięciu pewnie, nie wiem, Twitch się załaduje?
Teraz wam zdubluję pewnie, to nie będę was tym katował. Marsek, minuta ma na zegarze, Natalia 30, teraz Natalia pobije dwa piony. No i tym się przerwie po prostu. Więc idzie bardzo mocno. Łukasz Turlej, dzięki za suba, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Zapraszam wszystkich do podejmowania takich aktywności kanałowych na wszystkich kanałach, którymi dzisiaj streamujemy, czyli YouTube, Facebook i Twitch. Twitch to Drafts, podłoga Warcaby, a Facebook to po prostu Warcaby i drukowane Y, tak jak YouTube. Na fanpage'u, co więcej, możecie znaleźć dużo treści, których nie ma na YouTubie, bo karta społeczność aż tak nie jest przeze mnie wykorzystywana. Na tamtych postów wsadzę dosyć dużo, więc zapraszam wszystkich serdecznie do zostawienia lajka na fanpage'u Warcaby na Facebooku. Jadąc dalej, Michał Mazurkiewicz, jak sobie radzi? Kurczę, cały czas bardzo ładnie. Cały czas jest równy materiał. Cały czas nie ma tej przewagi po stronie Natalii jakiejś istotnej. Oczywiście jest przewaga pozycyjna, teraz bym powiedział, że nawet całkiem solidną, dlatego że ciężko się obronić przed jakimś takim planem jak 39-33 i pójście po prostu po głównej linii 32-28, który jest bardzo silny i bardzo mocno ograniczy przeciwnika, zwłaszcza jak zagra tutaj 8-12 i trochę się podwiesi w możliwościach, bo też potem jak wyjdzie 22-27, to już nie będzie miał jak zrobić jakichś fajnych kolumn, bo tutaj Natalia wszystko powyłącza. Także no, ale za walkę naprawdę podziwiam. No tutaj Zosia Anna jeszcze poświęca dwa piony. No i damkę zrobi chyba. Damkę zrobi. Natalia pobije dwa piony. Pójdzie. Damka z Mistrzynią Świata będzie zaliczona. Powoli mi zaczynają płuca wysiadać po tej 1,5-godzinnej już przemowie. Więc przepraszam was najmocniej, że ten kaszel się u mnie pojawia, ale ostatnio mnie męczy bardzo mocno. Już na chwilę się z uwagi na tę chorobę, którą właśnie przechodzę, no niestety, ale jakoś próbuję sobie z tym radzić. Co tutaj się dzieje w takim razie u Mariusza Szczepaniaka? Też całkiem solidne centrum prostej Natalii, czyli widzicie, biorąc wzorce pozycyjne z Mistrzyni Świata, z najlepszej warcabistki globu, no nieobecnie, ale już po kwietniu mam nadzieję, patrzymy, że centrum, piony w środku planszy to przede wszystkim cel, który próbuje realizować w tych wszystkich partiach dzisiejszych. No i wychodzi jej to na dobre, bo myślę, że ta przewaga pozycyjna jest wyraźnie widoczna. Zna te plany, jak walczyć o te aktywne punkty planszy, no i wykorzystuje to. Mateusz, niestety dokładnie tak się wydarzyło. Dzisiaj mam dokładnie 5. dzień od wystąpienia objaw, więc jeszcze nie jestem jakiś przesadnie zdrowy, ale staram się możliwie szybko wracać do życia, odpoczywać możliwie dużo. Dzisiaj pewnie przespałem z pół dnia. Ile kasy jest za Mistrzostwo Świata? Kilkadziesiąt tysięcy euro nawet. Zależy jeszcze od tego, jaki się uda uzbierać budżet, no ale ogólnie jest dużo. Kilkadziesiąt tysięcy euro to co najmniej. A potem tylko równać w górę. Można żyć z warcabów w każdym razie. Natalia Sadowska przez lata jest tego dobrym przykładem. Można żyć z warcabów na fajnym poziomie, tylko trzeba się do tego profesjonalnie, jak do każdego innego sportu, przyłożyć. Poświęcić się pracy, trenować, rozwijać, pracować z trenerami. No ale dzięki temu przy okazji zwiedzać sobie kawał świata, bo jak sama zaznaczyła, do tej pory jeszcze tylko Afryki nie odwiedziła, chociaż miała okazję, ale nie poleciała tam z uwagi na to, że nie chciała się szczepić. Ale w Afryce między innymi był Jacek Pawlicki, jest tutaj obecny na czacie, na turnieju w Abidżanie, tak? Był wtedy Puchar Świata. Ile może trwać kariera warcabisty Łomiej Bladowski, który tutaj z nami dzisiaj grał, albo gra, nie wiem, bo nie pamiętam pod jakim nickiem. Arleta Wisikowska też jak najbardziej grała. Szukam bogatej dziewczyny, żeby się utrzymywała. No to takie pewnie niełatwe zadanie. Ile może trwać kariera warcabisty? Może trwać całe życie. To jest bardzo fajne, że warcaby nie ograniczają. Więc tak naprawdę możesz zacząć jako dziecko i możesz skończyć jako senior, starszy. Grają ciągle zawodnicy po 80, po 90. Wiadomo, że
poziom gry teraz już nie jest taki jak kiedyś, ale będąc takim wielokrotnym, na przykład mistrzem świata, wyrabiasz sobie autorytet, który pozwala na to, żeby w przyszłości z warcabów żyć. Bo jest taka możliwość, że z warcabów będziesz żyć jako na przykład trener, jako autor publikacji, jako inne pewnie jakieś sposoby przekazu warcabowej wiedzy. Więc na pewno nie jeden tak robi. A wtedy i nawet po zdobywaniu tych najlepszych tytułów mistrzowskich można wziąć się za życie z warcabów. Jeżeli chodzi o zdobywanie tytułów mistrza świata, no to najczęściej chyba to jest taki przedział między 20 a 40-45 lat, mniej więcej. Jacek pewnie będzie wiedział dobrze teraz. Czy zdarzało się często, że mistrzostwo świata zdobywali ludzie spoza tego przedziału, pomiędzy 20 i 45 rokiem życia? Bo ja nie wiem, ale wydaje mi się, że właśnie tak było, że mniej więcej ten przedział był zachowany. Tak sobie teraz myślę, słuchajcie, że trochę przerąbane mają ci przeciwnicy Natalii, Jacek nie pamięta, ale wydaje mi się, że tak właśnie było. Trochę mają przerąbane ci przeciwnicy Natalii, bo teraz jak mają na przykład 18 sekund, a Natalia ma 25 minut, to oni muszą cały czas praktycznie siedzieć, patrzeć na planszę, że ona zrobi ten ruch. I co, zagapią się chwilę, to przegrają przez te parę sekund. Szczegolew był chyba najmłodszy, miał około 20, czy 21, czy 22, coś takiego. To w szachach Mistrzostwo Świata w większości zdobywali najmłodsi, to mieli 22, 23. Tam wszyscy mówią, że w ogóle szczyt szachowych możliwości to jest między 20 a 30 rokiem życia. Niespełna 20. Porażka. Poproszę kilka rad, wskazówek dla początkującego. To jest niesamowicie rozległy temat, ale przede wszystkim graj dużo. Graj dużo, a tak jak już z obserwacji ostatnim czasem wyszło, spróbuj na kurniku, pograj trochę. Kup jakąś warcabową książkę, tam sobie postudiuj. Tutaj wejdź na stronę Jacka Pawlickiego, który na czacie nam pisze, na stronę dominator.eu, bo tam masz bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo fajnych publikacji. Czy polskie warcaby, taki miesięcznik, tak? Miesięcznik czy dwumiesięcznik? Dwumiesięcznik chyba, nie? Który był przez Jacka wydawany w końcówce lat 90. i początkiem 2000. Tam masz bardzo dużo fajnych analiz i tak dalej, udostępnionych za darmo przez Jacka. Oprócz tego możesz kupić książki takie dla początkujących. Na moim kanale masz coś takiego jak Nauka gry w warcaby, taką playlistę. I z tej playlisty tak możesz takich podstaw absolutnych się też nauczyć. I tam cały czas dorzucać będę takie materiały z nauki gry podstawowej, więc zapraszam tam serdecznie. Czy coś nam się zakończyło? Kolejna wygrana nam wskoczyła, bo się zagadałem i zapomniałem patrzeć, co tutaj więcej się dzieje. Leszno. Jakub nam tutaj odpadł. Czyli co się wydarzyło? Dobra, to już widzieliśmy. Nie skroluj mi tu do góry. Dobra, to. I teraz tak, tu pobił, tu. No i tu, i tu. Czyli nie wpadł z tej strony, jak pokazywaliśmy, tylko w drugą. Na łapkę. No tak, no i tu po ptaka. No to aktualizujemy wynik Natalii, a w międzyczasie może pokażemy partię z. No niech będzie z panem Iwańczukiem. Niech będzie z panem Iwańczukiem. Cztery wygrane, zero remisów, jedna przegrana. Przegrana w bardzo efektowny sposób przez kombinację ze swoim klubowym kolegą, trzykrotnym mistrzem Polski, Piotrem Chmielem. Tutaj już aktualizuję. Tak jest, mamy cztery wygrane. Natalii już nie zwiesza, więc wszystko tam dobrze poustawiane. Co tu się dzieje? No kurczę, powiem wam, zaraz będzie ryzyko tego wejścia. No i ten pionek 35 nie będzie jakoś tutaj super aktywny ze strony Natalii. No musi tutaj zagrać. Musi tutaj zagrać. Oraz jakoś tak, tak i tak, taki atak, no. Po tym, no to jeszcze tak może się bronić. No ale dalej myślę, że będzie ciężko tę pozycję Natalii wygrać. To 7 na 7. Z Wasilijem Iwańczukiem. Mistrzem świata rapid, a niewiele brakowało i mistrzem świata na długi czas. Na ile jego historię zdążyłem poznać. Kto widział, może kojarzyć taki fajny filmik, jak na zakończeniu turnieju szachowego, gdzie wyprzedził Magnusa Carlsena, gra w warcaby w końcówce i tam wszyscy głośno komentują,
to wideo ostatnio też na kanałach szachowych, coraz częściej przy analizach partii Wasilija Iwańczuka, bo to się często ogląda, komentowany, streamowany przez szachowych streamerów, poruszany jest temat gry w Warcaby przez Wasilię. Wygrał wtedy z Jobawą. No właśnie, no właśnie. Czyli całkiem przyjemny materiał. Zapraszam do obejrzenia, w ogóle kto nie widział, śmiało. Zaproponowałem też... Przepraszam. Zaproponowałem też panu Wasilijowi ostatnio na streamie, jak się tutaj podłączył, żeby zagrać partię na ślepo w Warcaby. Mówił, że potrzebuje trochę popraktykować, ale pewnie się podejmie. Wiele razy mogliśmy oglądać też na różnych materiałach YouTube'owych, jak w trakcie wywiadu zaczyna opowiadać całą planszę, wszystkie warianty. Tutaj wiadomo, że to widzenie przestrzenne jest bardziej, myślę, wymagające z uwagi na rozmiar planszy po prostu. No zobaczymy. Trochę, ja też muszę potrenować i zagramy sobie taką partię może na ślepo z panem Iwańczukiem. Na chwilę obecną Natalia ma 80%. Ten cel, który sobie ustawiła, to jest procent 70%. Ale wiadomo, że to najcięższe partie jeszcze dopiero przed nią. Teraz zagrała, więc znowu parę sekund będzie miał pan Iwańczuk na grę. No i jest posunięcie. No i jest posunięcie. No i ciekawe. To jest taka pozycja, która już może być bardzo, bardzo wymagająca. No ale do końcówek wszędzie powoli się zbiega. Blue Spectral Knight, dwa piony mniej. No tutaj Natalia raczej nie odpuści. Zosia Anna zrobiła damkę, o której mówiłem, teraz atak dwóch, właściwie trzech pionów. Czy można jakoś tę damkę od razu spróbować złapać? Tak sobie myślę, patrzę, no ale chyba nie, ale po takim nawet zablokowaniu ta damka nie ma za bardzo gdzie dalej pójść. No też pójdzie, nie ma opcji oddania, jest na groźbę. Czy ma tu jak Natalia złapać, czy nie ma? Po tym coś jest? Nie widzę. Nie widzę. No, Natalia ma 1000 sposobów na to, żeby łatwo wygrać, nawet zawsze może zaatakować tutaj w pobiciu trzech pionów, zabić tutaj dwa, bo wtedy na atak od tyłu po prostu miałaby łapanie tej damki. I by było po ptakach, a nawet jakby nie wpadła na to Zosia Anna, to spokojnie Natalia by wygrała, mając 4 na 1 końcówkę. Partia z Marsekiem. Przepraszam. Jak widzicie, coraz... To już kolejne piony poograniczane przez Marseka, więc za chwilkę ta partia się skończy. Kolejne zwycięstwo na koncie Natalii się pojawi. Czy do tyłu można się ruszać, czy bicie damką jest konieczne? Do tyłu można tylko damką, tak jest. Bić można do tyłu pionami, ale ruszać się nie. A damka może się ruszać we wszystkich kierunkach o dowolną liczbę pól, zarówno bijąc, jak i ruszając się po prostu. To są jedne z najważniejszych elementów warcabowych zasad, więc trzeba koniecznie pamiętać. No tutaj gdzieś piąta wygrana nam się pojawiła. Zobaczmy, poszukajmy gdzie. Buf, czas na szachy chyba się poddał. Tego jeszcze nie odnotowaliśmy. Po tej kombinacji 3 na 3, czyli szkoła szachowa warcabowa nie podołała mistrzyni świata. No tak, to już nie było co robić. Bicie. Natalia zabiera dwa piony. Jest finito. I tym samym mogę zaktualizować status wygranych partii do 5. Gotowe. Odświeżamy. I mamy już 10 punktów zdobytych przez Natalię, bo w porównaniu do szachów w Warcabach punkty są za zwycięstwo 2. A jak mam bicie damką, to muszę bić, czy nie muszę? Bicie jest zawsze obowiązkowe, ale jeżeli masz do wyboru bicie damką albo pionem, a tym i tym byś na przykład zbiła, bo też nie znam twojej płci, jednego piona, to możesz wybrać. Nie ma czegoś takiego jak konieczność bicia damką, pierwszeństwo bicia damką, ale bicie jest obowiązkowe. Michał Tworuszka polubił stream. Dziękuję bardzo za lajka. Michał Tworuszka właśnie skończył grę, więc może do nas dołączył jako widz. Zapraszamy serdecznie. No i gratulujemy dobrej postawy, bo bardzo długo naprawdę fajnie to wyglądało po stronie Michała.
Na chwilę obecną 83,3% punktów, które Natalia ma zdobyte. No i słuchajcie, już tylko 16 minut. Już tylko 16 minut. Już widzę 4 widzów, 6 widzów, 7 widzów nawet na tej partii. No i Natalia wymienia tu, 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 tu. No i kurczę, to może być wygrywająca wymiana. Znalazła Natalia coś takiego bardzo fajnego tutaj. W tę stronę nie można bić, bo po biciu dwóch, dwa, odbitka. No i ten pionek Natalii idzie na damkę. A po tym, co tutaj ma miejsce w partii, czyli dwa i jeden, Natalia zaraz wyjdzie tędy. Jak jest tu ograniczenie, to tu. No i nie ma tempa. No i to jest wygrane. Niestety pan Wasilii Iwańczuk przegra przez to, że umożliwił tę wymianę Natalii. Czyli chirurgiczna precyzja mistrzyni świata w samej końcówce. Tak, bicie jest oczywiście zawsze obowiązkowe. Czy pionami, czy damką, zawsze obowiązkowe. Warcabista szybko wykonuje posunięcie. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Tutaj też po 7 pionów. No, będzie coraz częściej te punkty zdobywać przeciwnikom Natalii. Ale sama Natalia ma powoli, powoli coraz mniej pionów. Coraz mniej czasu, przepraszam, za nadrzu. Pionów na planszach oczywiście też mniej. Wszyscy zaczynali mając pionów 20, a Natalia miała ich 300. I teraz 300 pionkami zarządzić i zrobić około 750 ruchów w niewiele ponad półtorej godziny, to na pewno też nie jest łatwe zadanie. Więc takie symultany na pewno są obciążającym wyzwaniem ze strony podejmującego się symultanisty. Ale Natalia, widzicie, cały czas skupienie na twarzy, cały czas próbuje tutaj rozstrzygać tę partię na swoją korzyść i zdobywać kolejne punkty do wyniku symultanicznego. Co tu jeszcze się dzieje? Z Marsegiem patrzyliśmy przed chwilą, Jakub Leszno zakończony, Blue Spectre patrzyliśmy, Michał Mazurkiewicz, zobaczmy, no zobaczcie, tutaj cały czas Michał Mazurkiewicz ma porówno w pionach. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Znowu po siedem. Te 7 na 7 ostatnio stają się całkiem taką newralgiczną liczbą, bo doprowadziły do przegranej na razie pana Iwańczuka. Jest po 7 pionów u Mariusza Ślęzaka, no i jest po 7 pionów tutaj, gdzie też nie ma tej przewagi materialnej. Więc no, ciekawie, ciekawie. Bartek, tej wiadomości ci nie wyświetlę niestety. Takich słów używać nie można. Jakie są jeszcze zasady? Wiadomo, że jak wygra... Przepraszam. Wiadomo, że wygra, jak ma 300, oni mają 20, to nie fair. No ale tak przy jednej planszy każdy ma porówno. To tak pokazując efekt skali. Ale jest dużo łatwiej coś ugrać z symultanistą niż grając jeden na jeden. Idąc tym tokiem, na przykład ja grając symultany w wieku 11 lat na szkoleniu, o której już mówiłem tutaj na kanale, na szkoleniu kadry w Malechowie, to był rok który? 2000? Chyba 2000, albo 2001, najpóźniej. Grałem z arcymistrzem międzynarodowym Edwardem Burzyńskim, właśnie autorem tych najlepszych polskich książek warcabowych. No i naprawdę zagrałem z nim taką partię, że to raczej on musiał uciekać na remis, skończyło się tym remisem. Mam blankiet do dzisiaj i przeanalizuję te partie, obiecywałem to już na kanale. Może w ramach analiz całkiem niedługo. Mówisz, że Iwan, czy ma szansę na remis? Zobaczymy. I powiem wam... No, całkiem... I powiem wam, że wtedy jako 11-latek naprawdę zagrałem bardzo solidną partię i zremisowałem z tym arcymistrzem międzynarodowym. Ba, ale... Nie jest to łatwe, nie byłoby to pewnie możliwe, gdybym grał z Edwardem Burzyńskim nie w symultanie, a po prostu w turnieju. Tak samo w 2003 roku po zdobyciu swojego pierwszego tytułu Mistrza Świata Aleksander Gorgiew zrobił objazd po Polsce, tak? Czy to był 2003 po jego pierwszym tytule w 2002, nie pamiętam. To też pewnie mnie Jacek poprawi. Jeździł po całej Polsce, udało się załatwić, wtedy jeszcze PTW chyba, tak? Czy nie wiem, kto był odpowiedzialny za organizację, 2004 na początku, czyli po mistrzostwie z 2003. Czy pamiętam symultany z Gorgiewem? Wtedy chyba ty i Ania. Bartek, wszystkie twoje komentarze przez te słowa będą blokowane. Ja nie grałem w żadnej z tych symultan z Gorgiewem. Ale tam chyba z 6 osób zremisowało w całej Polsce z nim wtedy. Będzie opozycja dla Natalii.
To musi wybić, tu. No tak, no jest opozycja. Wreszcie wystarczy, że Natalia teraz wymieni jeden za jeden. Jeżeli tu, to tu. Tu? A, bo nawet tak może to zrobić. Tu. No i mamy piony naprzeciwko siebie. Ten, kto jest na ruchu, to przegrywa. Tylko, że Natalia jest na ruchu. Natalia oddaje dwa piony. Bicie. Czyli pokrótce to, co się wydarzy. Tyk, tyk. Cyk, 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 cyk. I wszystkie piony musi pan Iwańczyk oddać. Partia się kończy zwycięstwem Natalii. Czy jakieś inne jeszcze w międzyczasie się zakończyły? Mamy 6 wygranych. Dobra, to ja aktualizuję wynik. Teraz coraz dynamiczniej będą się nam pojawiały te rezultaty kolejnych starć. Cygi przejście. Mamy 6-0-1. Poprawia się ten bilans. A która partia się zakończyła? Blue Spectral był liczony. Czy gramy jak umiem? Chyba Blue Spectral. Chyba tak. Co gram jak umiem? No 25 sekund, 10, 11 minut po stronie Natalii. Coraz ciekawiej, coraz ciekawiej. A jak grają mistrzowie, to chyba jest dużo remisów. Jest sporo remisów. No trzeba tak zakładać, że około połowy wyników. Zwłaszcza jak weźmiemy chyba bazę programu Turbo Dumbase, tam jest już prawie 600 tysięcy partii. Z tego co pamiętam, to remisów jest chyba około 45% w całej bazie. Z typowych bardzo dużo, nawet więcej niż połowę. Na mistrzowskim poziomie tak. Na mistrzowskim, arcymistrzowskim poziomie tak. No, myślę tak. Wygrać partię jest naprawdę trudno. Trzeba się popisać naprawdę czymś nieprzeciętnym. Bo warcaby stupolowe to jest taka gra, która z uwagi na swoją dużą planszę i duży obszar gry wybacza niedoskonałości. Czyli jak zrobisz jakiś niedokładny ruch, albo nawet będziesz cisnął cały czas przeciwnika, to może się okazać, że pozycja nie będzie w końcówce wygrana. Coraz gorzej z tym moim kaszlem, przepraszam was. Może się okazać, że pozycja nie będzie w końcówce wygrana, no, przez to, dlatego że na przykład zrobi się jakiś przeryw, poświęci piona, nie będzie tego materiału potrzebnego na wygraną, czyli trzech pionów po stronie przeciwnika, które mogą się, czterech pionów po stronie przeciwnika, które mogą się zamienić w damki potrzebne do wygranej, bo końcówka, żeby była wygrana, to te cztery musimy co najmniej mieć. Piony, które mogą się w damki zmienić. Kubuś Gazda, z kim przegrała Natalia? Tak, jak napisał Bartek, z Piotrem Chmielem wpadła na kombę. W sumie, jeżeli ktoś tego wcześniej nie widział, to możemy pokazać, w jaki sposób Natalia przegrała. Ta komba wyglądała tak. W tej pozycji Piotrek Chmiel oddaje 17-22. Gdyby Natalia pobiła z bandy 26 na 17, to nic się nie dzieje, ale że pobija tutaj, no to po prostu wpada na kombę. Jeden, bicie, bicie, dwa i objazd czterech na dameczkę. I kolega klubowy był bezlitosny dla mistrzyni świata, żadnej taryfy ulgowej, to jedna z pierwszych zakończonych partii. My dalej mamy tutaj partie nasze w toku, już jest tutaj 5 na 5. Trochę pozycja pewnie się wyrównała u Mariusza Ślęzaka. Już chyba nie wygląda na wygraną, już chyba tutaj zawsze się uda uciec. Tutaj też, ale chyba nawet nie tylko tutaj. Już to można było remisować. Teraz dopiero widzę czat na naszej symultanie. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Tutaj Natalia jeszcze odpowiada panu Wasylijowi. On też się nie poddaje. Bo tutaj często mogą takie fajne niuanse na ten popuść. Są takie fajne końcówki, gdzie te piony są przy bandach. Zmusza się do ataku któregoś z nich na damkę. Dzięki temu, że przerywa z remisem. No i to, czego nie widziałem tutaj na czacie symultanicznym, to rozmowa całkiem przyjemna. Marsek życzył powodzenia, Kamil Białecki życzył powodzenia. Blue Spectral, dobry wieczór panie Damianie, niech pan pozdrowia mnie, panią Natalię, jeszcze Kamil pisał, na pewno pozdrowie. Z Natalią będziemy rozmawiać zaraz po tej symultanie. Już widzę, że siódma wygrana wskoczyła, zaraz zobaczymy z kim.
Cypisek pisał Sorki, czyli Piotrek Chmiel. Gladian, dziękuję za grę. Czasdiet, dzięki za grę. Główka, dzięki za grę. Dziękuję za partię. Napisał też Czarny Szachy, czyli Michał Tworówka. Dziękuję za partię. Powodzenia w meczu Mistrzostwa Świata. Brawa dla organizatorów i symultanistów. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. To bardzo miłe słowa. I kolejna wygrana. Mamy już 8 ich, więc szybko aktualizujemy i patrzymy, które partie się zakończyły. Dzieje się, dzieje. Mówię, tych rozstrzygnięć bliżej końca to już jest coraz więcej. Swoją drogą ciekaw jestem, czy Natalia powie, że to reach target. Wystarczą jeszcze dwa wygrane, jeden remis, żeby osiągnąć to 70%, mówiono wcześniej. No i kolejna wygrana, bo się poddał pan Wasilii Iwańczuk. Czyli Wasilii Iwańczuk, mimo dobrej gry, bardzo ładnej postawy, na ten czas jednak chyba był trochę za krótki. No i dziewiąta wygrana po stronie Mistrzyni Świata. Dobra, szybkie przejście. No, może wreszcie uda mi się zobaczyć, co tam się podziało w tych partiach. Warcabista dalej gra, ale tutaj już też coraz bliżej końca. Tutaj Zosia, no to też się poddaje, więc Natalia zbija ostatniego piona i kolejna partia się zakończy. Marsek, nie wiem, czy tam widzieliśmy końcówkę. Tutaj już dobitka po prostu tymi pionami, tak, tutaj jeszcze jeden za dwa złapane piony w tym momencie i ostatni też musi polecieć, więc dosyć sprawnie Natalii to poszło. No, Zosia, Anna też musiała się koniec końców, mimo tej damki w końcówce, poddać, jak tutaj poszło, czyli blokada tutaj Natalia zaatakowała, dwa piony poszły, no i nie ma obrony przed łapką, dlatego że zaraz pewnie będzie tak damka łapana. W taki albo inny sposób. Szybko wygra się skończyła. No i Zosia Anna tutaj się poddała. Co to jeszcze się zakończyło? Gadion był wcześniej. No i pan Marian Misiaczek się poddał. Tutaj chyba jakiś czas nie oglądałem partii, więc może zobaczymy od tego momentu. Poszła tam na skrzydło Natalia. No i znowu mamy to samo, co mieliśmy wcześniej. A propos związania. Dwa piony trzymają trzy, tak? No i w ten sposób można powiedzieć, że pionek przewagi jest po stronie białych, bo nie ma jak tego wymienić. Jedyne, co można z tym zrobić, to spróbować wykorzystać do jakiejś opcji kombinacyjnej. Ale to już pewnie Natalia sobie policzyła. Nawet nie trzymała tego do końca, tylko stwierdziła, że idzie na damkę, bo ten plan też był do zrealizowania. No i mając damkę, oddając jeden za trzy, tylko wyczekała legendarnego zwycięzcę pierwszego kryształowego kamienia. No i skompletowała kolejną wygraną, a to już 11 na koncie, czyli już tylko 3 partie zostały w grze. Cel osiągnięty. Szymon Sagat pisze, zgadza się, tak, mam już 11 wygranych. Dobra. Bardzo ładny wynik. Zobaczymy, czy da radę sobie w pozostałych. A tutaj z Warcabistą się skończył pojedynek remisem, tak jak zapowiadaliśmy. Czyli w tej końcówce. Te pozycje widzieliśmy. Atak wymiana. No tak jak pionki są blisko siebie, są to ataki, to nie może być nic innego niż remis. Oddaję dwa pionki, Mariusz idzie na damkę. No i niczyja, jak to po rosyjsku byśmy powiedzieli. Nefertiti się skończył, tutaj się wszystko skończyło. Co nam jeszcze zostało w grze? Jeden remis od razu dodam do wyniku w takim razie. Jaki jest tytuł książki pana Pawlickiego? Książka pana Pawlickiego to brzmi, jakby pan Pawlicki napisał. Jak przegrać to tylko jedną z kolegą klubowym. Zgadza się zdecydowanie w ten sposób. Dobry. 11 wygranych, 1 remis, 1 porażka. Co nam się tu jeszcze w ogóle gra? Bo ja już zaczynam się w tym wszystkim, słuchajcie, gubić. To się skończyło, Marsek się skończył, Marian się skończył. Dobra, Michał Mazurkiewicz. No i chyba teraz właśnie Natalia łapie. Zobaczyliśmy, można powiedzieć, ostatnie pociągnięcie toporem kata. No ale bardzo dzielnie tutaj Michał Mazurkiewicz grał w tej partii. Trzeba przyznać, bardzo długo, naprawdę ładnie się trzymał. Że tutaj Natalia chciała, przepraszam, tego 2 za 1 oddać na damkę, albo już miała po prostu właśnie jakąś
typu to. Natalia przeszkoczyła wszystkie partie. Tak. Druga przegrana? Druga przegrana? Co tutaj się wydarzyło? Gram jak umiem, Mariusz Szczepanie. No to zaraz przejrzymy sobie, przeanalizujemy. No dobra. Powiedz coś, Natalia, to z tobą, czy cię słychać? Czy słychać? Dobra, na streamie już ciebie słychać w takim razie. Aktualizuję wynik do ostatniego i powiedz mi, jak wrażenia z tej gry? Nie widzę już nic. Mocno? Źle zaczęłam. Czemu źle? Bo za szybko. No i to, co z Piotrkiem odwaliłam, no to nie powinno mieć miejsca. Ale chciałam na początku narzucić tempo i nieważne jaki debiut i tak dalej, i to jednak się nie opłacało. Że nieważne jaki debiut? Myślałam, że żeby byle szybciej, a no odwaliłam, więc to było bez sensu. W każdym razie brawo Natalia od Jacka, od Tadeusza i Lasza, od Sylwii Dęgi. Dziękuję! Więc brawo ode mnie też, od kanału Warcaby. W ogóle tutaj nie chodzi, wiecie, o wynik sportowy, on jest przy okazji. Tutaj najważniejsze jest to, że tą inicjatywą wsparliśmy właśnie kwotą aż 1500 zł. Dzięki Warcabom, dzięki Warcabistom, dzięki Wam właśnie grającym i dzięki Wam oglądającym. I dzięki Natalii, która podjęła się tej inicjatywy i zagrała, więc dziękujemy Wam wszystkim za to, że umożliwiliście zrobić ten piękny, szlachetny event w celu charytatywnym, w celu wsparcia WOŚP-u. Która partia najtrudniejsza? Najtrudniejsza w sumie ta, co przegrałam, ale myślę, że nie powinnam. Czyli ta z Mariuszem Szczepanikiem? Tą drugą, co przegrałam. Ja nawet tak, nie patrzyłam, z kim ja grałam, więc ja nie wiem. Z grania kumiem, tak. No rzeczywiście. No to tutaj tak bez sensu przegrałam, bo ten, no nie wiem, moim zdaniem miałam troszkę lepiej. Miałam cały czas centrum i pewnie to wybicie było bez sensu, co zrobiłam. Wyglądała ta pozycja ładnie. W ogóle ty mówisz o tym ruchu 29-24? Nie, bo on 24, tak... 20. Czy poczekaj. A, 24, no. To zajście 24 już wygląda. Bo to już byłam niecierpliwa i tak to trzeba było jednak cierpliwie czekać. Marian Misiaczek też dziękuję. Zaskoczenie jakieś, jeżeli chodzi o opór stawiany przez przeciwników? Nie, no było dobrze. Znaczy szkoda mi tylko troszkę naszego szanownego kolegi z szachów Wasylija Iwańczuka, bo no nie wiem, jakby był remis na pewno, a chyba nie widział tej mojej wymianki, tego uderzenia i no troszkę tam przesadził, ale tak dobrze grał. Ta wymiana 2 za 2 tak już wyglądała na wygraną, ale tam Bartek chyba pisał na szybko, że była tam jeszcze jedna lepsza idea poświęcenia piona niż to, co wybrał ostatecznie, że przez to tak naprawdę zgubił ten wynik partii. Nie wiem. Ale Bartkowi bardzo często zdarzają się złe kalkulacje. Bartek, więc tutaj... no. Żartuję oczywiście. W każdym razie założony cel 70%, zrealizowany cel 83,3. Mam nadzieję, Natalia, że to nie jest wspólna ostatnia inicjatywa przed meczem jeszcze, dlatego że bardzo fajna oglądalność, ponad 80 osób prawie przez cały stream nas tutaj oglądało. Więc myślę, że dobrze widzowie spędzili z tobą czas. Dasz się jeszcze zaprosić na kolejne takie inicjatywy? No, to dopiero początek. Może Natalia Sadowska zostanie kolejną polską warcabową streamerką. Kolejną polską. A nie, to nie, ale symultanistką może. Symultanistką. Jeżeli wy bylibyście chętni zagrać z Natalią jeszcze raz, możemy zrobić taki event na przykład w formie wsparcia funduszu meczu. Więc tylko powiedzcie mi, jaki jest wasz odbiór w tym wszystkim. Na przykład, kto wpłaca w tym tygodniu stówkę na zrzutkę, to Tomacyk miejscem takiej symultanii pokazywał. Albo 500, no zobaczymy. Jak 500, to ma 2 pionki więcej. I w euro jeszcze. I w euro. Gratulacje dla Mariusza Szczepaniaka, pisze Justyna Matusiak. Tak, wielkie gratulacje za wygraną z mistrzynią świata dwukrotną. No i dla kolegi klubowego Natalii, Piotrka Chmiela, Piotrek, potem porozmawiamy.
Będzie rozliczenie na pewno. Z tego miejsca chciałbym Was gorąco zaprosić jeszcze raz na fanpage meczu o Mistrzostwo Świata. Przypomnieć Wam o tym, żebyście... Przepraszam, już mi płuca siadają. Przypomnieć Wam o tym, żebyście śledzili na bieżąco, co się dzieje na kanale Warcaby, bo tutaj te wszystkie publikacje związane z organizacją meczu, związane z samym meczem i będą cały czas pokazywane. Natalia cały czas też medialnie udziela się, pomaga w promocji meczu. Dzisiaj Radio Nowy Świat o godzinie 13 do około 13.40 mogliście w audycji naszej mistrzyni słuchać, a to dopiero początek tego, co się będzie medialnie działo. Jeżeli jesteście też z możliwością poszukania wsparcia sponsorskiego, czyli znacie kogoś, sami byście chcieli się zaangażować sponsorsko, to gorąco tego zapraszamy, bo mamy genialne sposoby, żeby Wam się odwdzięczyć. Mamy genialnego patrona medialnego. Mamy umówioną promocję w wielu różnych kanałach, które sprawią, że ten mecz będzie takim wydarzeniem, jakiego jeszcze w Warcabach, myślę, globalnie nawet nie było. Natalia, chciałabyś jeszcze coś dodać przed oficjalnym pożegnaniem się z naszymi widzami? Też mogę zaprosić przy okazji na swojego Instagrama i na fanpage na Facebooku. Też będę dodawała cały czas jakieś newsy, więc zapraszam i udzielajcie się, bądźcie aktywni u Damiana na kanale. No, jestem troszkę już zmęczona. To powiedz jeszcze, jak się nazywają te twoje media społecznościowe, że jeżeli ktoś nie był, to żeby je łatwo znalazł. Na Instagramie Podłoga, Natalia, Podłoga Sadowska. A na Facebooku Natalia Sadowska, warcabistka. Otóż to zapraszam serdecznie na media społecznościowe Natalii. Jeżeli będzie widziała te wzrosty zasięgów dzięki publikacjom na kanale Warcaby, to na pewno będziecie oglądać ją w części transakcje związane. Ja z tego miejsca jeszcze raz wszystkim Wam bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej symultanie. Świetnie się bawiłem mimo tego problemu zdrowotnego. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten głos, że już zaraz będę mógł do Was wrócić w pełni zdrowy, bez kaszlu, bez zatkanego nosa i ta jakość audio będzie lepsza. Dziękuję Wam wszystkim za tak dużą frekwencję w trakcie dzisiejszego streama. To dopiero początek tego wszystkiego, co mamy dla Was planowanego, więc koniecznie lajkujcie, subskrybujcie, a nie ominie Was to, co nadchodzi. Jeszcze raz z wielkimi podziękowaniami żegnam Was teraz bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa. Go, 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 go.